Dobra, słuchaj Mantis, mam dla ciebie pewną poradę. Jeżeli chcesz przeżyć to starcie, to uciekaj. A pomyślę, że to dopiero początek filmu. No no, witam ponownie na Emberwood. Miejscu, gdzie kilkunastu twórców rywalizuje o miano króla, budując zamki, tocząc wojny, a to wszystko w magicznej krainie z różnymi nowymi mobami, bossami i artefaktami. Pewnie jesteście ciekawi, co się tutaj w ogóle dzieje. Oj, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest kur... dobrze. To jest najlepszy ziomek gracza, któremu grubo zaszedłem za skórę w poprzednim filmie. I całkowicie przypadkiem szedłem posiadanie przedmiotu, na którym bardzo mi teraz zależy. Spokojnie, nie jestem głupi, nie zamierzam się z nim teraz bić, bo wiem, że nie mam najmniejszych szans. Jedyne co muszę zrobić, to sprawić, by przedmiot nawet na chwilę znalazł się w moich rękach, a potem... A potem sami zobaczycie. Dobra, ta walka donikąd nie prowadzi, posłuchaj mnie, LCDX. Jesteś ogarniętą osobą, jesteś całkiem inteligentny. Więc posłuchaj mnie i teraz mnie nie atakuj. Możemy obydwoje wyjść z tego dobrze. Słuchaj, mi nie chodzi o to, co zrobisz teraz z tym przedmiotem, co zrobisz za kilkanaście dni z tym przedmiotem. Mi chodzi o to, co zrobiłeś kiedyś już, ale nie z przedmiotem, tylko z kreatorkiem. Zabiłeś go, stracił on przez to wszystkie przedmioty, które swoją drogą pomagałem mu zdobyć. Poświęciłem bardzo dużo swoich materiałów na to, żeby mógł mieć te przedmioty i zabiłeś go. Nie wiem jak, ale namówiłeś Todo, żeby zdradził kreatorka. Miałeś ze sobą jakąś nerumię, jakiegoś pchłę, nie wiem w ogóle co to było. To co mi powiedział kreatorek było według mnie jedynie aktem tchórzostwa i... No i dosłownie po prostu wziąłeś sobie swoich kolegów, zabiliście go w trójkę i on nie miał szans. Mi chodzi o to, żeby pomścić kreatorka za to, co zrobił. No, może nie wygląda, ale wszystko jest pod kontrolą. Kilka tysięcy bloków stąd czeka na mnie Nerumi, a wraz z nią Stasis Chamber. Dla tych, co nie wiedzą, jest to stara sztuczka, by teleportować się ogromne odległości w ciągu jednej sekundy. Wystarczy tylko wrócić perłę w wodę i mieć kogoś, kto zamknie klapę w odpowiednim momencie. Przez następne 15 minut przekonywałem LCDX-a, że go nie oszukam. Po czym go oszukałem. Chciałbym tylko zobaczyć to ucho. Okej. W takim razie... uratowałaś mi życie. Cześć. Udało się. O. Do tego potrzebowałaś, tak? Pokaż. Ucho nie to peza. Powinno się nadać, no. Ale zacznijmy od początku. Ten niepozorny pająk wkrótce zamieni się w ogromną dziką bestię, zdolną zniszczyć wszystko na swojej drodze. I każdy na serwerze będzie chciał go zabić. Problem w tym, że jest on moim najlepszym przyjacielem, który stoczył ze mną wiele przygód, dorastając pod moim okiem. I nie mogę pozwolić na to, żeby stała mu się krzywda. Będę musiał albo poświęcić przyjaciela i uratować siebie, albo stawić czoła wszystkim władcom na serwerze i spróbować ocalić Arachno. Ale jakim cudem taki mały gryzoń zamienił się w bestię i jak to się ma do przedmiotu, o który walczyłem? Item, który wręczył mi LCDX, był uchem Tiamata, czyli ogromny nietoperza, z którym musiałem się rozprawić. Ucho jest kluczowym elementem mikstury, która pomoże mi stać się silniejszy. Po tym jak zaszedłem za skórę naprawdę wielu osobom, a w tym kreatorkowi, muszę mieć się na baczności i być przygotowany na walkę w każdej chwili. Oto zapomniana mikstura, która da mi to, czego potrzebuję teraz najbardziej. Siłę. Nerumi obiecała, że jeżeli otrzyma ode mnie wszystkie składniki, to będzie w stanie ją dla mnie sporządzić. A skoro mamy ucho, czyli ostatni element listy, to nic nie stoi nam na przeszkodzie. Dobrze, ale sam mówisz, nie mamy czasu, tak? Tak, tak, nie mamy dużo czasu, po prostu róbmy tę miksturę, no. Chodź, 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 mam wszystko, tak, chodź, chodź. Dobra. Dobra, poczekaj chwilkę. Dobrze, chcesz stać się silniejszy, tak? O mój Boże, tak! Ale... To jest jump boost. Tak, ale ta potka zadziała z czasem. Ona będzie... ona sprawi, że będziesz mega silny, ale to nie zadziała od razu, niestety. Nerumi, walczyłem o to i ryzykowałem swoje życie. Jeżeli to w jakiś sposób zadziała na mnie negatywnie, Mantis, to... ten efekt będzie po prostu z czasem progresować. Musisz mi uwierzyć. Czy ja mogę ci zaufać? Ja wiem, że dobra... Musisz mi zaufać, nie masz innego wyjścia. No teraz już właściwie muszę, bo w tym we mnie rzuciłaś. Nawet nie miałem namysłu, żeby się tego napić, co jest trochę dziwne, ale powiedzmy, że ci ufam. Nerumi, ja wiem, że ostatnie nasze... rozmowy nie były zbyt miłe, trochę nabroiłaś, dostałaś za to po uszach, ale ja mimo wszystko wiesz, że chciałem po prostu dobrze i dla ciebie, i dla wszystkich, więc chyba mogę ci powierzyć tę misję i mam nadzieję, że nie zostałem jakkolwiek wykorzystany. Nie no jak, no chciałeś być silniejszy, będziesz silniejszy. Obiecujesz? Tak.
Widzicie, problem w tym, że w tej sytuacji musiałem zdać się w 100% na Nerumi. Nie wiem co to za mikstura, nie wiem jakie są jej efekty uboczne i czy w ogóle jakieś są. Niestety, zabijając kreatorka w celu zdobycia serca Wardena, wywołałem wojnę, na którą teraz nie jestem gotowy. Mam niewielu sojuszników i sam nie jestem zbyt potężny. Zwiększona siła to moja jedyna szansa, by tu przetrwać. No i moi drodzy, docieramy do nowego pajęczego królestwa, które aktualnie jeszcze jest w budowie, ale to nic, bo ten projekt jest naprawdę wielki i kiedy skończymy to robić, to będzie to wyglądało naprawdę grubo. Yeah, od waszej ostatniej wizyty na Emberwood zdążyło się trochę pozmieniać. Oto pajęcza baza 2.0, czyli projekt wielkiego zamku, który aktualnie jest jeszcze w budowie. Moje serce królestwo zostało przeniesione właśnie tutaj i baza jest dużo lepiej ukryta niż poprzednim razem. Odkąd na serwerze powstało dużo więcej królestw, nie mogłem ryzykować mieszkając tak blisko spawna. No i gdzie jest mój pajączek? Gdzie jest mój arachno? Powinien na mnie tutaj czekać. No właśnie, o co chodzi z tym nieszczęsnym pająkiem. Gdy dołączyłem na Emberwood, pierwszego dnia poznałem wiedźmę Nerumi, którą już dobrze znacie. Na jej bagnach znajdował się także mały, niepozorny pająk, wyróżniający się od innych. Arachno. Musiałem spędzić bardzo wiele czasu, by Nerumi mogła mi go oddać, ale gdy już to zrobiła, powiedziała mi, że wykazuje on jakieś dziwne, magiczne właściwości, o których nikt nie ma pojęcia. Minęło trochę czasu i arachno zaczął intensywnie rosnąć. Stał się dużo bardziej agresywny i bardziej przypominał bestię niż tego słodziaka. No i właściwie to nic by się nie stało, ale gdy wróciłem do swojej bazy, zauważyłem, że arachno zniknął. To nie jest możliwe, ja bym zauważył go w tym miejscu, naprawdę, on jest zbyt wielki, żebym mógł go tak po prostu pominąć. Arachno, kurde, gdzie ty jesteś? Dobra, na tym serwerze nic nie dzieje się przypadkowo. Arachno nie mógł umrzeć. Ten pająk ma dobre kilkaset HP. A jeżeli by umarł, to na czacie pojawiłby się jakikolwiek komunikat. Ktoś musiał go uprowadzić. Przeanalizowałem dokładnie listę graczy na serwerze. Pomyślałem o kreatorku, ale niedawno umarł i byłby za słaby, żeby zmierzyć się z Arachno z tak słabymi itemami. LCTX-a też wykluczyłem. Gdyby porwał pająka, to zostawiłby jakiś znak, żeby mnie wywabić z ukrycia i żebym chciał go odzyskać. To musiał być ktoś, kto ma interes konkretnie z tego pająka, a nie z relacji ze mną. Ktoś taki jak na przykład Mielca. Łowca bossów, który słynie z tego, że poluje na najbardziej dzikie kreatury w tej krainie. Przy pomocy serwerowej mapy udało mi się odnaleźć możliwe koordynaty jego bazy i stwierdziłem, że udam się tam z wizytą. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, jeżeli nie znajdę tutaj tego miejsca, to Mielcar ma naprawdę przesrane i to naprawdę mocno. Gdzie jesteś, Mielcar? Gdzie jesteś? Oho! To wygląda jak coś, co może należeć do ciebie i bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że zostanę go w domu. Jeżeli ma serce królestwa, to pewnie za chwilę powinien się pojawić tak na ekranie. I bardzo bym chciał, by tak się stało, ale pewności na ten moment nie mam. Jestem tu pierwszy raz, nigdy nie widziałem tej okolicy. Jackpot! Lunar, okej, to chyba tu. Teraz tylko po cichu, by możliwie mnie nie zauważył. I to wygląda jak jego baza, ale to wszystko jest... Wszystko jest odsłonięte. Wygląda na to, że po prostu mogę sobie to... Mogę sobie to wszystko przejrzeć. Ma nawet enchant, ma jakieś puste rzeczy. Dobra, gdzie jest Arachno? Gdzie jest mój pająk? Ja tylko chcę mojego pająka. Co to jest za chatka? Jakiś trap? Chwila. Czy to jest? Tak właśnie myślałem. Okej, wejdźmy tutaj sobie. Okej. O, to poszło o wiele łatwiej niż myślałem, że pójdzie. No to teraz. Dobra, przykro mi kolego, ale jeżeli zabrałeś mi mojego przyjaciela i nigdzie go tutaj nie widzę, to nie mam żadnego problemu, żeby teraz pożegnać się z twoim królestwem. Udało mi się odnaleźć serce królestwa Lunar, które należy do Mielcara. Z natury jestem pokojowym graczem i nie toczę wojen bez powodu. Ale kiedy ktoś zadziera z moimi bliskimi, to musi ponieść tego konsekwencje. Ohoho, to będzie naprawdę słodka zemsta, ojej, ojej. O. Ej, ktoś tu jest? Widziałem nick. Chwila. Stój, nie ruszaj się, nie ruszaj się. Nie, czekaj. Jestem teraz przy twoim sercu. Jeżeli zrobisz jeden zatrzymaj się. Jeżeli zrobisz jeden fałszywy ruch, to stracisz jedno z trzech serc. Nie wiem, czy tego chcesz. Posłuchaj, dogadamy się jakoś. No, ja myślę, że się dogadamy. Gdzie jest mój pająk? Ja ciebie chronię przed tym, co on ci może zrobić. Ale co ty wygadujesz? To jest mój przyjaciel. Robię to dla twojego i naszego dobra tutaj wszystkich. Co ty gadasz? Cała kraina jest zagrożona przez ciebie. Jak przeze mnie? To jest mój przyjaciel, pomaga mi w walce. Nie, dobra, przesadziłeś teraz, niszczę ci to. Nie, czekaj.
Nie rób tego, wytłumacz ci. Masz 30 sekund, żeby mi wytłumaczyć i podać jakieś sensowne wyjaśnienie, dla którego mi go ukradłeś. Posłuchaj, to jest pradawna odmiana specjalnego pająka. On nigdy nie powinien być blisko ludzi. On się nimi żywi, rozumiesz? Jak się nimi żywi? Przecież ufa mi, przecież pomaga mi w walce. Teraz, ale widzisz, jak on szybko rośnie, co nie? No to prawda, rośnie całkiem szybko. To jest dopiero jedna z początkowych faz jego wzrostu. Potem... Nie wierzę ci, stary. Potem to nie wiesz, co się dzieje. Nie wierzę ci, stary. No przecież to bez sensu. Mówisz mi tak tylko dlatego, że wiesz, że ten pająk jest cenny i pewnie chcesz go w jakiś sposób wykorzystać. Odsuń się. Odsuń się, bo zaraz rozwalę to serce. Spokojnie. Wróć na górę. Pochopnych ruchów. Wróć na górę, dobrze ci radzę. Już spokojnie. Tak? Okej. No dobra. Posłuchaj, nie wiem, jaki masz w tym interes, ale... Tego pająka powierzyła mi bardzo zaufana osoba i dobra, no może ma dziwne pochodzenie i nie do końca wiemy, o co z nim chodzi, ale mimo wszystko to mój przyjaciel i wielokrotnie udowadniał mi, że jest moim przyjacielem, więc oddaj mi go dobrowolnie teraz. Okej, dobra. On jest teraz twoim przyjacielem, ale to wszystko do czasu. Jak tak bardzo go chcesz, to chodź za mną. Okej, nie wiem, komu powinienem zaufać. Suw wiedźmy, już dawno wywnioskowałem, że pająk jest wyjątkowy i że ma w sobie coś specjalnego. Ale nie miałem pojęcia, że w niedalekim czasie ma zamiar pożreć wszystkich w tej krainie. Nie mogę w to uwierzyć, dorastał pod moim okiem i był moim jedynym kompanem. Nie byłem pewny zamiarów Milcara, ale teraz zależało mi tylko na tym, by z powrotem zaprowadził mnie do Arachno. Pośpiesz się, pokaż, gdzie on jest. Kończy ci się czas, dobra. Stary. Chodź. Gdzie tu? Za tym krzakiem zobaczysz go po pierwszej przemianie. Jakiej przemianie? Nie wiem, czy chcesz to widzieć. Naprawdę, nie wiem, czy chcesz to widzieć. O mój Boże! Dobra, tego się nie spodziewałem. Czekaj, to naprawdę jest on? O mój Boże, jaki ty jesteś ogromny. Czekaj, to naprawdę jest on? Mogę go... Nie no... Tak, to mój. To jest twój pająk. Byłem przerażony. Przyznaję, coś tu jest grubo nie tak. Jeżeli w ciągu niecałego miesiąca był w stanie urosnąć kilka metrów, to co będzie się działo w przyszłości? Jego wygląd znacząco się zmienił. Ma większe zęby, silniejszy od róża i jest kilka razy bardziej masywny. Zaczyna do mnie docierać, że chyba całkiem mało wiem o moim najlepszym przyjacielu. Dobra, ale poczekaj, to na pewno musi być jakiś sposób, żeby zatrzymać jego rozwój, żeby jakoś pohamować ten jego dziki instynkt. Wiesz co? Słyszałem o pewnej miksturze. Ale żeby ją stworzyć, to naprawdę trzeba się postarać. Materiały na nią są tak skomplikowane do zdobycia, że no kurde, powodzenia. No ale jeżeli czegoś nie zrobię, to ile szacujesz mu czasu? Max tydzień. Tydzień? Max tydzień. O Boże. Nie więcej. I to bardzo optymistycznie tydzień. Dobra, podsumujmy to wszystko. Od teraz mam tydzień na ogarnięcie leku dla mojego przyjaciela. Jest to dokładnie 168 godzin. Jeśli w ciągu tego czasu nic nie zrobię, to zamieni się on w wielką kwieżerczą bestię bez żadnych zahamowań. Milcar powiedział, że istnieje szansa, żeby jakoś go z tego wyciągnąć. Wie on o istnieniu pewnej mikstury, która leczy każdy organizm i hamuje rozwój wszystkich chorób. Powiedział, że wie o niej bardzo mało, poza kilkoma drobnymi szczegółami. Jak na przykład to, że znajduje się w jakichś pradawnych strukturach. Jej głównym składnikiem jest złoty skarabeusz. Przedmiot używany tysiące lat temu, by zwalczać najsilniejsze choroby pierwszych cywilizacji tej krainy. A jeżeli chodzi o pradawne przedmioty, to znam kogoś, kto mógłby nam w tym pomóc. Z tego co pamiętam, to jest tamten baobab. W sensie tak mówił Felt, że mieszka w czymś takim. Nie mówisz? Widziałem tego dokładnie, tak, ale według opisu to przypomina nasz główny cel. Uważaj, nie wiadomo w sumie, jak są nastawione te zwierzątka do nas. Odwiedzając Felta na sawannie, udało nam się odkryć zupełnie nowe rodzaje zwierząt mieszkających na Emberwood. Jak widać, wiele z nich występuje tylko na określonych biomach i nie znajdziemy ich nigdzie więcej, jak na przykład te słonie czy sępy. Ej, jesteś tu? Felt? Halo, Felt. O, patrz, jest wyjście. O. To jego chata? I te meczki. Oj tak, fajnie, ale... O, czekaj. O, Felt! Siema, Felt! Sorry za najazd na chatę. Dobra, Felt, ogólnie, no, nie przeszkadzałbym ci, ale sytuacja aktualnie tego wymaga, bo... Przed chwilą się widzieliśmy, więc się dziwię, że znowu spotykamy się. Ta. No, sprawy mają się, że tak powiem, sprawy nas naglą, tak? I wszystko dzieje się bardzo szybko. Jeżeli czegoś nie zrobimy, to bardzo szybko ta kraina może ucierpieć. I to tym razem nie z winy kreatorka, tylko z mojej. Więc jeżeli masz wolne 5 minut, to ogarnijmy może jakieś miejsce do krótkiej rozmowy i muszę wam o kilku rzeczach opowiedzieć, a konkretniej tobie. No, ogólnie to tak. Jest taki item, może kojarzysz nazwę? Złoty skarabeusz. Mówić coś? Czy... Praktycznie nie, ale...
Wiem, z czym mi się kojarzy ogólnie skarabeusz i ogólnie surowiec, jakim jest złoto. No, no. A kojarzy mi się to z pewnymi starożytnymi budowlami. Ty, piramidami. Dobry jest. On mówił o tym samym co ty chyba, nie? No, dobry jest. No, to kontynuuj. No wiadomo, piramidy są na pustyni, to oczywisty fakt. Jest tam również za każdym razem ktoś pochowany, bo po to były budowane. Faraon. No, tak. Ale co masz na myśli konkretnie? Wiesz, faraon i bingo! Złoty skarabeusz znajduje się w zaginionym sarkofagu faraona, którego musimy odwiedzić i zabić po raz drugi, no bo tak jakby już nie żyje. Piramidy na Emberwood to coś, o czym nikt w sumie nie wie. Spodziewaliśmy się jedynie nowych kreatur i bardzo wielu pułapek. Jednak zanim wyruszyliśmy, pojawiło się pytanie. Jak zabić kogoś, kto już nie żyje? Wiecie, macie jakieś tam miecze, ja mam tu sikierę. Tym go nie pokonamy. On jakby nie żyje. Nie możemy zabić czegoś, co już nie żyje, teoretycznie. Tak. Musimy mieć coś, co, nie wiem, przeszyje jakby jego to nieumarłe ciało. Ten smok, co Mandis pokonywaliśmy go, on miał taki ten ogon. Ja nie mam tego ogona, oddałem go Nerumi. Już go nie mam. Kurde, ale dobra, ale gdzieś może będą jeszcze jakieś gotunki, coś tego typu, jakiś taki... Musimy mieć coś takiego mega ostrego. Nie ma opcji, on się pojawia stary raz na, nie wiem, kilkaset... Czy ty, kurwa, naprawdę przyciągnąłeś do tej jaskini tego wielkiego kamiennego smoka? Nie no, ale bez jaj, czy ty to naprawdę zrobiłeś? Czy on tu teraz jest? I on jest martwy. Może? Nabity. Już chyba widzę dlaczego. A, ty, ale ledwo zipie. Jeszcze coś tam dyszy chyba. Ej. Łapa mu się rusza trochę. On nie jest tak w pełni martwy, po prostu nie może się ruszyć bez ten kamień, ale gdyby tylko on się z tego uwolnił, to mamy przesadę. Dobrze, że jest nabity na ten kamień i chyba średnio może cokolwiek zrobić. Kamienne smoki to solidne bestie. Nie wiem jak Mielcar tego dokonał, ale przed nami znajduje się nieruchomy, półżywy okaz. Żeby zabić faraona potrzebujemy silnego artefaktu wykazującego aktywność na magię. Idealnym kandydatem będzie ogon kamiennego smoka, który musiałem przenieść do Rumi w poprzednim filmie. Teraz jednak to ja będę go potrzebował. I to nie do jakiegoś rytuału czy zaklęcia. Będę musiał wyrwać z tej wielkiej bestii ogon po to, by zrobić miecz, który będzie w stanie zadać krzywdę faraonowi. Dobra, wiecie co chłopaki? Ja spróbuję go zaatakować od strony szczęki, żeby nam się nie wyrwał, a wy nawalajcie mogą. Na trzy, dobra? Na trzy. Dobra. Trzy, cztery. Chyba jest okej? Okay. Jest ogon! Jest ogon! I ma jest czaszka! Ja może to przyjmę, ja już z tego upychciłem tą moją tutaj broń, więc... Może sobie znowu z tego zrobię, zachowam sobie to, dzięki. Tak, dokładnie. A ja mam ogon, więc... Dobra, to może będzie całkiem prymitywne. Ale co jeśli po prostu... Oho! Chłopaki! Mam! O kurde! Okej, jedną sztukę, no musimy tylko na to je polegać w tej walce, tak głównie. Na to wychodzi, ale... Da się największe obrażenia w niego. Tak, to pozwoli nam według... po jej teorii zaatakować faraona. Tak. I tak oto wytworzyłem kamienną kopię. Jedyny przedmiot na Emberwood potrafiący zrobić krzywdę nieumarłym. Ze względu na trudność w zabiciu kamiennego Gekona jest to jeden z najtrwalszych mieczy na całym Emberwood. I z pewnością posłuży mi nie tylko do zabicia tego jednego bossa. Dodatkowo jestem po wypiciu mikstury siły od wiedźmy. Więc walka z faraonem nie powinna być specjalnie ciężka. Chłopaki? O, Mantis! Siema! Idę. Siema. Siemanko. No to... jeszcze go nie poznałeś? Oto Arachno, tylko trochę większy. Jest? Nie, spokojnie, nie gryzie. To grzeczny pajączek. Największe pająki, jakie widziałem na jakichś, nie wiem, wykopaliskach, to były, nie wiem, wielkości... No, na pewno nie takiej. No dobra, domyślam się, ale jego wygląd naprawdę nie odzwierciedla jego zachowania. A przynajmniej nie do ciebie, nie do was. Chodźmy po prostu na miejsce, to gdzieś tam tą stronę. Jesteśmy teraz na jednej z największych pustyń w okolicy, więc jeżeli jakaś piramida miałaby się gdzieś znajdować, to pewnie będzie znajdowała się tu. Dobra, wiecie co panowie? Robiło się trochę ciemno, więc zanim dojdziemy na miejsce, może po prostu usiądziemy chwilę. A, dobra, mamy chwilę, żeby ze sobą pogadać, bo jest środek nocy, pewnie ruszymy na piramidę jutro rano, więc Felt, co ty właściwie chcesz osiągnąć w tej krainie? Moim celem jest przywrócenie do życia gatunków, które wymarły, tak w dużym skrócie. Jestem na dobrej drodze, w sumie dzięki tobie, dzięki tej stali, to osiągnąć, ale no, budowałem już bazę, żeby zacząć bardziej się tak może rozwijać, może założyć właśnie swoje królestwo, bo jako jedyny na serwerze chyba jeszcze go nie mam, ale no, odciągacie mnie tą piramidą, więc
więc no. Wyruszenie na piramidę w nocy nie było najlepszym pomysłem, więc zdecydowaliśmy się rozbić mały obóz na środku pustyni, gdzie po prostu przeczekamy noc. I w końcu porozmawiamy o czymś innym niż o możliwej zagładzie tego świata. Fed zdążył nam opowiedzieć nieco o planach na rozwój swojego królestwa. Dowiedzieliśmy się, że w przyszłości będzie chciał ożywić wiele gatunków dinozaurów sprzed milionów lat. Mielcar natomiast chce, by na serwerze zapanował pokój i zwalcza wszelkie niebezpieczne moby, aby to osiągnąć. Zdążyłem także opowiedzieć trochę chłopakom o zamiarach kreatorka i o jego planie na podbicie Emberwood. Kreatorek jest w posiadaniu serca Wardena, więc jeżeli czegoś nie zrobimy, to za niedługo ta kraina zmieni się w wielki robotyczny raj. A co to serce Wardena w sumie robi? Teoretycznie nikt nie wie, ale jest to najpotężniejszy artefakt, który wprowadza ogromne ilości energii. Takie niewyobrażalne. Energii skalkowej? No, chyba tak. Wiesz coś o tym? No, wiem, że... Może niedużo, ale wiem, że mój stół, którym będę chciał przywracać do życia gatunki prehistoryczne, również używa skalku jako energii. Może nie typowo tego, czego tam, serca, tak? Tak, ale, tak. Ale samego w sobie skalku, więc taka namiastka tej energii, więc nie tylko moje rzeczy są nasilane, tylko też może coś innego. Wychodzi więc na to, że w tej niezwykłej krainie bardzo wiele rzeczy zasilanych jest skalkiem. To ważna informacja, bo tak naprawdę o samym Emberwood wiemy bardzo mało. Warto o tym pamiętać. Teraz jednak powoli nastaje dzień, więc pora wyruszyć na wyprawę. Muszę powstrzymać przemianę Arachno. Dostaje coraz mniej czasu. Dobra chłopaki, generalnie to nie wydaje mi się, żebyśmy byli jakoś daleko od miejsca docelowego, więc przygotujcie się. Okay. Oho. I o, o dobra. Ty, dobra. Kurde. Ty, dobra, to jest większe niż myślałem. Oj, to jest... Standardowe piramidy wyglądają jak ostrosłup, a to jest jakiś bardziej jak, nie wiem, jakiś wiszący ogród semiramid. A Jezus, zepsułem. Wiecie, nie, no co ty? Co? Ej, co ci nie stało z twarzą? Co? Co? Ej, zzieleniałeś na widok tego? Co? No. Ej! No, co mi się stało? Wszystko okej? Okay? No... Nie chcesz się wymiotować? Czy coś? Mam wiadro. Nie no, chyba okej, okay, ale... chyba okej, okay, ale... Trochę dziwi mnie, dlaczego nagle moja skóra... Tak wygląda. Dobra, to się robi coraz dziwniejsze. Do tej pory nie odczułem żadnych zmian w mojej sile i zadawałem obrażenia dokładnie tak jak wcześniej. Skóra pokryta zielonym kolorem i wysypką to chyba nie jest normalny objaw. Nerubi wspominała, że proces jest długotrwały, ale to wygląda nie najlepiej. Ostatnio piłem jedynie jedną miksturę, ale to może być skutek uboczny wielkiej siły chyba, którą mam uzyskać. Na pewno. No znaczy... Taką miksturę piłeś skąd? Jakiś... Skąd ci to w ogóle dało? No wiedźma dała mi wywar, który miał pozwolić mi być dużo silniejszym podczas walki i miał pozwolić mi wygrać z kreatorkiem. I mówiła mi, że... Tak. I mówiła mi, że wiesz, jeżeli to wypiję, no to stanę się mega silny, więc podejrzewam, że to po prostu jest skutek uboczny. Gdzie teraz możemy spuścić solidny wpierdziel temu faraonowi. Trzymam kciuki, że przynajmniej od teraz będę silniejszy, bo przed nami ogromne zagrożenie. Świątynia faraona chowa w sobie wiele tajemnic, sekretnych pokoi i mobów, na które chyba nie jesteśmy jeszcze gotowi. Ale nie zostało nic innego, jak po prostu tam wejść. A, tak szczerze, szkoda mi was. Dobra, fućta chłopaki, fućta. Jesteście? Oj, nie, moje wiadro. A nie, to mój miecz. Co wy tam robicie na dole? Czyje? Chowajcie do... Ej, słyszę tutaj coś. Chodź, mam wodę. Chłopaki? Nie jest dobrze. Gdzie jesteś? Na górze. Padła mi tarcza. Zbiegnę. O kurde, dobra, to będzie ciężka walka. Lecę do was, wytrzymajcie. Ostrożnie. O nie, dobra, pająki jaskiniowe. Dawaj, bierz ich, Arachno, bierz ich. Arachno się nimi zajmie. Dobra, o kurde. Dobra, może po prostu uciekajmy. O kurde, ta, nie ma to się chyba bić. Wejście nie wyglądało zachęcająco. Wspominałem już, że ostatni żyjący ludzie mogli odwiedzić to miejsce tysiące lat temu? Nie. A, no to wspominam teraz. Na samym starcie zaskoczyli nas pradawni żołnierze mający netherite'owe zbroje. W tym świecie nie ma netheru, co oznacza, że albo jest inny sposób, aby go pozyskać, albo faraon ogarnia temat i potrafi wyposażyć swoją armię. Arachno bije. Dobra, dawaj Arachno, dawaj. Dobra, on się nimi zajmie, dawajcie, lecimy w górę. Chodźcie. O kurde, oni mają netherite'owe sety. Są jakieś antyczne towary, przecież tego nie ma w tym świecie. Tylko bijeśmy... O to bramki na tych statkach. Tak. Dokładnie, nie mogę marnować kopii na nich. A tam, nic, czekajcie, nic, tam jest jakaś skrzynka. Oj! Co masz? Silk Touch i Unbreaking. Tu się jest, chłopaki. Dawajcie na górę, tutaj coś mam, coś tutaj widzę. No i udało nam się też zgarnąć trochę antycznego towaru. Takiego jak owoce Horusa i archeologiczne zapiski?
Co jest? Nieźle, dobra. Nie wiem co to, ale może przyda się później. W każdym razie prawdziwy lud czekał na nas nieco dalej. No nie wierzę. Bierz go, Arachno, bierz go. Panowie, zobaczcie jakie to są mi tempki. Idę, czekaj, trzymaj się. O kurde, stary. Netrajtowy miecz. Netrajtowy? Tak, czekaj, zebrałem netrajtowy miecz. Let's go. Pierwszy netraj na serwerze. Mieliśmy tak ogromnego farta, że aż nie mam słów. Pierwszy pełnoprawny przedmiot stworzony z netherite'u na Emberwood. Nawet nie macie pojęcia, ile to tutaj jest warte. Wychodzi na to, że warto lutować pradawne struktury, bo można tu znaleźć bardzo ekskluzywne rzeczy. No a potem szczęście nie przestawało nam sprzyjać. O chłopaki, jaki hełm w ogóle. Co jest? Chce jak ktoś z was? Hej. Co jest? Co? Enchant! Ja biorę, nie mam swojego enchantu, więc dobra, biorę. Dobra, jasne, bez problemu. Kradnę, co? O kurde. No, nie. To nie jest aż taki dobry loot, ale... Ale ja chętnie wezmę sobie te buciki. Chodźcie do góry, bo tutaj chyba im wyżej... O! Pokażcie. Kurczę... Bardzo przyjemnie to wygląda. Ej, co to jest za miejsce? Ty, ej, to wygląda już bardzo... egipsko, powiedziałbym. Po przejściu setek korytarzy, odkryciu wielu tajemnic i pokonaniu setek żołnierzy, zauważyliśmy Arachno w jednym z ukrytych pomieszczeń. Wiedzieliśmy, że jesteśmy coraz bliżej Faraona, ale martwił mnie fakt, że wiemy o nim stosunkowo mało. I że tylko ja posiadam broń, która realnie może mu zrobić krzywdę. Popytałem trochę chłopaków o jakieś informacje o Faraonie. Nie wiedzieli zbyt wiele, ale z pewnością jest to byt, który potrafi używać magii. Jest w tej krainie bardzo długo i ma wielką rzeszę poddanych, z którymi swoją drogą walczyliśmy do tej pory. Nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu sprać mu te stare kości i zdobyć skarabeusza i uleczyć mojego kumpla. Arachno? Okej. Co tu? Chyba znalazł. Oj! Dobra. Nie! Faraon! Dobra, ja biorę kopię. Wasze miecze pewnie nie zadadzą mu zbyt wiele, ale... O nie! Chyba nie zabiję. Zaraził mi jakąś malarię, ma wszystkie negatywne efekty. O! Zjebij się, dobra. Bije go. Zaraz mówię czymś. O nie. Nie. Plagi jakieś, co to jest? Właśnie to, kurde. Dobra. Nic mi nie dodaje. Dobra, biorę kopię. Dostaję. Dobrze, jest tylko błębak, nie może się ruszyć. Dawaj go, Arachno, dawaj go. Dobra, leci na niego. Bierz go. Bierz go, stary. Mumie. Padł. Mamy to. Udało się. Złoty skarabeusz. Dzięki temu będę mógł uleczyć mojego pająka. Będę mógł porządzić okej. Okay. Spodziewałem się, że będzie nieco trudniej, ale dobra nasza. Mamy to, po co tu w ogóle przybyliśmy. Stwierdziłem, że użyję skarabeusza już teraz, by nie tracić czasu. Do pełnej przemiany Arachno zostało już tylko 5 dni, czyli jakieś 100 godzin. Otworzyłem więc archeologiczne zapiski, bo być może tam będzie napisane, jak się tego używa. Ale znalazłem tam coś dużo, dużo gorszego. To jest potencjał, ja co powiem, ja tutaj muszę chyba troszkę czasu spędzić. Jak tu jest pusto, nie ma żadnego jakiegoś faraona, to tutaj... Mówisz, że coś ciekawego z tego będzie? No wiesz, jakieś starożytne odkopki, to nic częstego. Trzeba tutaj zostać, troszkę przeszukać. No, to będzie ciekawe, jak to taka w życiu, nie? No w sumie to tak. Ciekawe miejsce. No nie na co dzień chodzisz po... kurde, takich Melcar? No. Nie na co dzień. Czy ty mi na pewno powiedziałeś całą prawdę odnośnie... tego? No. No nie wydaje mi się. A co? No znalazłem w jednej ze skrzyń zapiski. Archeolog, który niegdyś był w tej strukturze, twierdzi, że skarabeusz może i daje niezwykłe właściwości i leczy ze wszystkich chorób, ale ofiara, którego przyjmie, umiera w ciągu 5 lat. Mielcar, ale to wygląda jakbyś nie chciał powiedzieć mi całej prawdy po to, żeby on prędzej czy później umarł. Co mi z tego, że go uleczę, jak za parę lat i tak go stracę? Te pająki nie żyją parę lat. On może równie dobrze przeżyć mnie i moich bliskich. No niby tak, ale wiesz... Ale wiedziałeś o tym. No wiedziałem, ale nie znałem innej opcji. Tylko to mógł go zatrzymać. Złoty skarabeusz faktycznie leczy organizm ze wszystkich chorób, ale za cenę śmierci w ciągu 5 lat. Na minecraftowy język znaczy to, że jeżeli podałbym mu tę odtrutkę, to i tak zmarłby w ciągu kilkuset dni. Co na nasze daje jakiś miesiąc. Mielcar doskonale o tym wiedział i chciał pozbyć się problemu po najmniejszej linii oporu. Zawiodłem się. Liczyłem, że chce mi pomóc i naprawdę chce dla Arachno dobrze. Dobra, wiecie co? Pozwólcie, że ja sam zdecyduję, co zrobię z tym artefaktem i co zrobię z moim pająkiem. Dziękuję, że chcieliście mi pomóc. I mimo wszystko doceniam, no, to, że tu ze mną jesteście. No, Tyfel, tym bardziej, zatrzymaj ten miecz. Ale
Do ciebie, Mielcar, straciłem trochę zaufanie, bo myślałem, że powiesz mi całą prawdę i nie będę musiał się niczego domyślać jeszcze po jakichś starych zapiskach. Ja szczerze się mu nie dziwię, jakby... Story. Jeżeli ten pająk ma szansę na stanie się jakimś... jakąś maszyną do zabijania bezmyślną i bezludzką, zresztą nie jest człowiekiem, ale wiesz o co chodzi, no to nie dziwię mu się, że takie kroki chciał podjąć. Ale ja was nie rozumiem. Czy on wam kiedykolwiek zrobił krzywdę? Ale nie, może ale... nam zrobić krzywdę. No właśnie, nie widzisz tego, że nie? O to chodzi. Ale nie wszystko... pozory mylą, no. Nie wszystko, co wygląda w ten sposób, od razu jest agresywne. No, w ten sposób. Dobra. Sam to widzisz. Po prostu... Nie powiesz mi, że to jest przyjazne zwierzątko. Ej, dobra, spokój. Ej. Spokój. No widzisz. No dobra, no bo... Sprowokowałeś go. Mhm. Dobra, wiecie co, chłopaki? Ja spadam. Ja już będę leciał. Dobra, zadaję sobie wtedy pytanie, czy to naprawdę jest tego wart? Może dla dobra tej krainy faktycznie powinienem wziąć sprawy w swoje ręce, zapomnieć o tym, że to mój przyjaciel i po prostu go zabić. Co jeśli on faktycznie jest z natury zły? Czy ja mam jakieś potwierdzenie tego, że nie zrobi mi krzywdy? Co jeśli dla niego jestem tylko kawałkiem mięsa, które później potraktuję jako cel, kiedy wystarczająco urośnie? Uważaj na niego, jest wyjątkowy. Co to w ogóle ma znaczyć? Czemu nikt mi nie chce powiedzieć o nim prawdy? Skąd on się wziął i jaki jest jego cel? Każdy naokoło ciągle mówi mi, żebym się poddał. Ale ja... po prostu nie jestem w stanie. Żyjemy w krainie, w której każdy jest wyjątkowy. Na każdym kroku są dzikie, fantastyczne zwierzęta, mnóstwo dziwnych, magicznych przedmiotów, skrzaty, elfy, węże, roboty, pająki i olbrzymy. Tutaj nic się nie trzyma kupy. Wszystko jest dla nas zagadką i o bardzo wielu rzeczach nie wiemy. Dopiero co dowiedziałem się o jakimś faraonie, pradawnych zaklęciach, rytuałach i pewnie nikt poza mną nawet o tym nie ma pojęcia. I ktokolwiek raczy mi mówić, że nie ma sposobu, żeby uratować mojego kumpla, to nie jest możliwe. Jeżeli Mielcar nie jest w stanie mi pomóc, to na pewno na serwerze jest ktoś, kto zna się na magii, zaklęciach i tego typu przedmiotach. Jestem tego pewny. Dobra, chłopaki, ja ogólnie będę lecieć, bo tak jak mówiłem, mam dziwną ochotę na muchy i chyba na jakieś zapoluję, więc... No bo się czujesz stary i chcesz gotować? Jakieś takie dźwięki wydajesz jakby... Nie, chyba wszystko okej, okay. Tak jak mówiłem, dziękuję wam za pomoc czy coś i może ja tu ja już sobie... chwilę jeszcze, bo widzę potem co tam w piwnicy. No ja już muszę iść. To trzymajcie się. No, dzięki panowie, fajna przygoda była z wami. No to... Dzięki. Co jest? Co? Widziałeś to? Tia, ale wracając na chwilę do mnie, to robi się coraz gorzej. Chciałem podejrzewać, że mikstura siły nie była miksturą siły. Mam straszną ochotę na muchy, jestem zielony i jeszcze zacząłem wysoko skakać. A siły jak nie było, tak i nie ma. Wychodzi na to, że nie tylko pająk potrzebuje pomocy, bo ja w sumie też i nie mam pojęcia, jakie będą dalsze symptomy tej choroby. Pora więc byście poznali osobę, która raczej będzie wiedziała, co robić. No dawaj malutki, dawaj, idziemy, nie mamy czasu. Obydwoje teraz potrzebujemy lekarstwa, więc musimy to załatwić jak najszybciej się da. O! Dobra, to chyba będzie to miejsce. Proszę cię tylko zachowuj się ładnie i nie rób nic głupiego. O Jezu! Cześć, spokojnie, nie denerwuj się, on tak tylko wygląda, nic ci nie zrobi. Naprawdę, to mój przyjaciel. Jesteś pewien? Tak, spokojnie, nie musisz bać się o swoje życie. Jak widzisz, średnio idzie mu pływanie, ale zaraz powinien do nas dotrzeć. Witam w królestwie Flavor, które należy do Taco. Kucharza, który potrafi gotować. Przepraszam, musiałem. I zna się na faunie i florze Emberwood. Jeżeli ktoś będzie wiedział, jak wyleczyć żabią wysypkę i uratować kogoś ze śmiertelnej wścieklizny, to tylko i wyłącznie on. Co to jest? Skąd ty to masz? To jest mój przyjaciel i jest pająkiem. Ej, nieładnie, zatrzymaj się. Generalnie to obydwoje teraz potrzebujemy pomocy, więc cześć, Taco. Nie poznaliśmy się wcześniej. Kim jesteś w tej dziwnej krainie? Słuchaj, wiesz co? W sensie... Przede wszystkim to tak, co przychodzisz i... Po co przyszedłeś? Czego tutaj chcesz? Zanim będziemy rozmawiać w ogóle, dobra? Generalnie to może zacznijmy ode mnie. Ostatnimi czasy, że tak powiem, wypiłem pewną miksturę, która miała mi pomóc i miała mnie uczynić silniejszym. Ale od tamtej pory jest ze mną coraz gorzej, bo stałem się zielony, mam ciągłą ochotę na muchy, no i... Jakby to powiedzieć, czuję, że za niedługo coś może się ze mną stać i to coś bardzo niedobrego. I żadne z symptomów, o które miała dawać mi mikstura, czyli wielka siła i zwinność, większa prędkość, wytrzymałość, no żadnych symptomów nie ma, mam tylko to,
No i nie wiem, po prostu dziwnie się czuję. Czy słyszałeś w ogóle o czymś takim? Wiesz, co mogę teraz zrobić? Mogę ci powiedzieć tak. Wydaje mi się, że zostałeś oszukany po prostu przez osobę, która dała ci tą miksturę. Chyba, że sam ją wziąłeś. Wydaje mi się, że tak na poczekaniu mogę dać ci po prostu to. Okej. Zobacz, czy to zadziała. Mikstura leczenia po prostu? No, nie mam na razie nic innego. Wiesz, to nie jest takie proste, nie? Rzecz, z którą do mnie przychodzisz, jest mega złożona. No ale warto spróbować, nie? No to w sumie nic mi nie szkodzi spróbować, dobra. Czuję się chyba tak samo, na to wygląda. Okej. To jeżeli przez następny czas nie poczujesz poprawy, to obawiam się, że będziesz musiał się wybrać w pewne miejsce i zdobyć parę rzeczy, a przy twoim stanie, który się pogarsza, no tak naprawdę teraz już z minuty na minutę, to musisz być bardzo szybki. O mój Boże, dobra, co konkretnie się ze mną stanie, jeżeli nic nie zrobię i dam po prostu czas na rozwój tej choroby? Wydaje mi się, że no, możliwe, że zamienisz się w żabę. Co? W żabę? Nie no, w żabę? Taką zwykłą żabę, taką po prostu, która je muchy i wysoko skacze i... Ej, w sumie to te symptomy wszystkie by się zgadzały, jak tak teraz myślę. Tako twierdzi, że zostałem oszukany, że Nerumi miała mieć w tym wszystkim jakiś cel. Nie byłem w stanie w to uwierzyć. Przez to wszystko, co przeszliśmy, po wzajemnej pomocy i... Chociaż, jakby się tak nad tym zastanowić, to ostatnio wcale nie było między nami aż tak dobrze. Po tym jak Nerumi wezwała na świat leśnego strażnika, który prawie rozwalił całe Emberwood, zagroziłem jej, że jeżeli sytuacja się powtórzy, będę musiał ją powstrzymać. Co jeśli Nerumi chciała się mnie pozbyć, by dalej realizować swoje plany, bez ryzyka, że ktoś ją zatrzyma? To by znaczyło, że jest zupełnie inną osobą niż sądziłem, że ma inne, dużo mroczniejsze motywacje. Dobra, stop. Żabia choroba musi teraz poczekać. Do pełnej przemiany Arachno zostało już tylko 80 godzin, co daje prawie 3 dni. Muszę się pośpieszyć. Ale poczekaj, bo przyprowadziłeś tego ogromnego pająka, tak? Tak, tak. Mówiłeś, że obydwaj macie problem. Tak, chodź za mną, spokojnie. Dobra. Dobra, to jeżeli mi nic nie pomoże, to jeszcze jakoś cierpię, no trudno. Ale musisz chociaż pomóc jemu. Czy mogę jakoś zatrzymać rozwój tej jego choroby, tej jego wścieklizny? Słuchaj, to bardzo mocno zależy. Jeżeli ona nic z nim nie zrobiła i wiesz, jest w takiej formie, w jakiej go tutaj widzisz, to wydaje mi się, że jeżeli udasz się w góry, będziesz musiał się tam udać i stoczyć walkę z lodowym smokiem. Wiem jak to brzmi, nie, ale no to nie żartuję. Chyba. Czemu ze smokiem? No, to miała być potrawka. No bo jest, wiesz, jest dosyć specjalna, tak? O mówię ci, Boże. To jest bardzo nietypowy przypadek, to nie jest taka prosta sprawa. O mój Boże. Więc i wydaje mi się, że jeżeli go zabijesz, to z rzeczy, które otrzymasz, będziesz w stanie zrobić coś, co chociaż tymczasowo mu pomoże. Ja, witamy na Emberwood. Do uleczenia pająka ze śmiertelną wścieklizną potrzebuję skóry lodowego smoka, z której następnie będę musiał wytworzyć potrawkę. No, polowanie na smoki średnio mi się widzi, ale skoro jest szansa, że to pomoże młodemu, to co mam w sumie do stracenia? Tako wręczył mi kompas lodowej pustki, który wskazuje koordynaty jaskini bestii. Nie zrobił tego za darmo. Poza przysługą oddałem Tako złotego skarabeusza, bo w sumie ja i tak nie mam teraz dla niego żadnego zastosowania. Może przynajmniej on zrobi z tym coś wartościowego. Dobra, Tako. Nie zawiedź mnie. Błagam, żeby na tym miejscu był jakiś, nie wiem, lodowy smok. I chciałbym też, żeby możliwie nie był on ogromny i taki, który zabije mnie na hita. Tylko może jakiś taki mały smoczek, który, nie wiem, nie będzie ciężki do pokonania. Dobra. Jezu, ile ich tu jest. O, ktoś tu... What? Halo? Ktoś tu jest? Chyba tak? Gdzie jesteś? Dareku. O, tutaj. O! Mantis. My się chyba jeszcze nie poznaliśmy. Nie, nie widzieliśmy się jeszcze. No to witam cię. Właściwie tak, to... Tak. Nie wiem, to cię tu sprowadza, ale... Widziałeś tu może gdzieś lodowego smoka? Lodowego smoka? Tak, pytam w pełni poważnie. To nie jest żart. No, tak się składa, że nie widziałem, bo jestem tutaj powiedzmy przelotem, tylko przechadzam się, no... Szukam jakichś ciekawych miejsc, ale smoka nie widziałem akurat. Drajtowy miecz w ogóle. Myślałem, że tylko jeden jest na serwerze. Ciekawe. No, powiedzmy, znalazłem go w skrzynce. Okej. Okay. Tylko jeden na serwerze, tak? No, na ten moment nadal jest jeszcze zamknięty, więc... No, tutaj te przedmioty to rzadkość, przynajmniej do tej pory, no... Wiesz, w dungeonach są różne rzeczy. Da się znaleźć naprawdę ciekawy łup, na przykład tam myślę, że znaleźlibyśmy nie jeden. Może i masz rację. Wiesz co, chodź po prostu w bardziej ustronne miejsca, bo za chwilę nas coś tutaj zje. Tak, dużo ma ustrasznie tu jest.
Nie wydaje wam się to trochę podejrzane, że pośrodku niczego, przy koordynatach lodowej bestii spotykam gracza? Bez królestwa, bez przyjaciół, ale za to z netherite'owym mieczem. Do tej pory na Emberwood był tylko jeden miecz, a ja oddałem go Feltowi. Ale skoro mój nowy kolega twierdzi, że znalazł kolejny egzemplarz gdzieś w jakimś dungeonie, to chyba nie mam powodu, by mu nie ufać. Stwierdziłem, że poproszę go o pomoc, bo nie wiem jak wielka będzie bestia, z którą się będę musiał mierzyć. Ale na pewno będę chciał się o nim więcej dowiedzieć, tak dla świętego spokoju. Dobra, jesteśmy całkiem blisko tych koordynatów, więc jeżeli chcesz mi pomóc, to będzie bardzo miło i możliwe potem podzielimy się jakimś lutem albo coś. No lodowy smok, powiem ci, że brzmi ciekawie. Ja jako, że w sumie szukam przygód, nie mam chyba nic lepszego do roboty, to możemy tak zrobić. No i jak mówisz, że się podzielimy łupem, to... Super. Chyba możemy współpracować. Tak mi się wydaje, no wydaje mi się, że to dobry pomysł, ale w ogóle kim jesteś w tej krainie? Co to za... Ja jestem wężem. Uuu, solidna laseczka. Skąd masz taką? Ja też znalazłem w to takim, powiedzmy, dungeonie. Okej. Trochę ciężki boss był, powiedzmy, do pokonania, zanim mogłem ją zdobyć, ale się udało. To jakiś artefakt? Jak dla mnie tak, jest dosyć cenny i dosyć mocny, o czym się już przekonałem. Okej. To kurde, to całkiem ciekawie. Człowiek wąż posiadający zatruwający kostur? Sami wiecie, że węże są całkiem śliskie i nie mowa tu tylko o ich skórze. Dareku sprawiał wrażenie tajemniczego i zamkniętego w sobie, ale na ten moment to olałem, bo miałem ważniejsze rzeczy do zrobienia. Udaliśmy się w głąb lodowego pustkowia w poszukiwaniu groty i bardzo szybko usłyszeliśmy niepokojący dźwięk, który może wydać tylko solidna bestia. Oj? Chyba się budzi. Chyba go obudzi. Ojoj. Chyba się obudził, dobra, wiesz co, chyba tak. Nie mamy chyba, o kurde. Nie możemy marnować za bardzo o kurde. Szans. Dobra, ty, to nie będzie prosta walka, ale mnie niszczy. Ojojoj. Zniszczy mu chyba jakieś jajko, chyba się delikatnie wkurzył, dobra, to nic. Dobra, spróbuję mu truciznę dać może tym. Ty, wyszedł. To niedobrze, że wyszedł. To on teraz. Jest tam, jest fokusowany, ma fokus na mnie, ja go będę dobra. Zrób. Ty, wzniósł się w powietrze. Co jest? Spróbuję się wznieść teraz. Nie może, zahaczył się. Bije go, o kurde. Chyba mnie zablokował, au. Dostał, super, bijemy. Ogłuszony jest, dawaj. Dobra, leję go. Nie ma co marnować kopii, okej. Zamroził mnie. O kurde, ale uważaj, kolce. Dobra, czekaj. Odpycha mnie. Będę w niego strzelał po prostu. Dobra. O kurde, dobra, teraz będzie się wznosić chyba. Znowu, dobra. Nie, znowu jest oszumowany, dobra. Świetnie, dawaj. Dawaj go. Oj. O kurde. Obudził się. Dobra, chyba wstaję. Chyba wstaję, dobra, walę go od pleców. No tak. Też mnie odpycha. O, dobra. Tego spróbuję. Dobra. Tylko rękawica jakby co. O! Dobra. Jest, dobra! Leży, udało się. O! Okej, coś to chyba... Pazur lodowego smoka. Coś. Uuu. Ja mam... Masz coś? Mam to, skóra lodowego smoka. O! Tym sposobem udało nam się pokonać Yukio. Całkowicie przypadkiem odkryłem nową rasę mobów na Emberwood, czyli smoki. Ale o nich pogadamy później. Ważne, że zgarnęliśmy itemy. Ja pazur, a Dareku skórę. To właśnie na niej zależało mi najbardziej. Jest to główny element potrawki. To naprawdę dobrze. Ty były za takie ciosy mocne na końcu? Ty mu zadałeś pod koniec, nie wiem, paręnaście HP jednym hitem. Wiesz co, miałem jakąś broń po prostu i no spróbuję mu z tego przywalić, ale no, wydaje się to całkiem mocne, więc chyba spoko. Nie wiem, jeszcze to testował. Skąd to masz? Pamiętasz jak ci mówiłem, że ktoś już się przekonał jak działa to? No pamiętam. I niepokoi mnie, że przekonała się o tym prawdopodobnie bliska dla mnie osoba. Trochę niefortunnie, ale... Niefortunnie? Co w związku z tym? Co zrobiłeś Feltowi? No, skoro mam to... O nie... To odpowiedź chyba sobie napisałeś. Okej, czemu akurat on? Powiedzmy, że trochę wciągnął mnie w nieprzyjemną walkę i chciałem mieć coś w zamian, a... Czyli tak osobiście nawet nic ci nie zrobił i nie miałeś powodów, żeby go zabijać. No, jeśli tak to interpretujesz, to tak, ja uważam, że powody miałem. Nie wiem, co się stało z Feltem, ale jeżeli Dareku stoi przede mną ze wszystkimi jego przedmiotami, to domyślam się, że nie skończyło się to tylko na pokojowej rozmowie. Darek zabrał też wszystkie przedmioty ze smoka, na których mi zależy, które są konieczne do zrobienia potrawki. A co gorsza, teraz jest w posiadaniu potężnej siekiery Felta. Nie zostało mi nic innego, jak wziąć sprawę w swoje ręce. Masz 10 sekund, żeby rzucić wszystkie itemy ze smoka. Inaczej użyję tego.
Czemu bym miał to zrobić? No, skoro tak wolisz. A, okej. Może chcesz oferować z tej broni? O, dobra, widzę, że się nie pierdzielisz. Oczywiście. Możemy i tak, nie ma problemu. Nie. Nie ze mną te numery. Czyli głowę na karku chyba jednak masz. Dobra. O nie! A teraz laseczką? No dobra. Masz ostatnią szansę, żeby rozbić wszystkie... przedmioty. Mogę ci dać to. Chyba fajne. Co? Nie odpuszczę ci za Felta. Nie odpuszczę ci. Boże, to... Możesz próbować to uciekać, to sobie zabiorę. Ale dobrze wiesz, jak to się skończy. A ty możesz próbować mnie gonić. I mam do tego bardzo dobry przedmiot. Więc nie uciekniesz, choćbyś nawet chciał. Nie uciekniesz. Wracaj tu i oddawaj wszystkie itemy. Nie. Może nawet ci to jeszcze jakoś odpuszczę. Jak podasz sensowny powód, ale oddawaj przedmioty. Wracaj tu. Nie. Jak trucizna smakowała? Oj, zaraz się przekonasz, jak smakuje ta kopia. Obiecuję ci to. Jedzenie. O, czyli do jaskini. Nie ma problemu. Moje naturalne środowisko. Ale tutaj ci ten twój haczyk nie pomoże. No może haczyk nie, ale kopia już tak. Nie. Kurde! Postąpiłem pochopnie i nierozsądnie. Postawiłem wszystko na jedną kartę i muszę go dorwać, choćby nie wiem co. Chodzi o dwóch moich najlepszych przyjaciół, na których bardzo mi zależy. Zemszczę się za śmierć Felta. Zabiorę wszystkie jego itemy i zdobędę skórę na lekarstwo dla Arachno. Nie, no kurde! Gdzie? O, tu jesteś, dobra. To jest nieuniknione. Możesz próbować uciekać, ale jestem dużo silniejszy niż ty. Nawet ten twój wężowy kosturek nic ci nie pomoże, stary. Czemu jeszcze mnie zabiłeś? Nie. Fuck. Nie. Nie. Strasznie upierdliwy jesteś. Ty tak samo. Zdałbyś sobie spokój. Nigdy nie odpuszczę. Chodzi o jednego przyjaciela. I właściwie to o drugiego też. Felt jest mi bliski i wiem, że pewnie nic złego by się nie zrobił. Wracaj tu. Dareku, nie masz wyjścia, rozumiesz? To po prostu jest twój koniec. Zadarłeś mi z tymi osobami, to trzeba. A ja ci to zaraz udowodnię i to bardzo szybko. Na razie jeszcze nic nie zrobiłeś. Ty już wielokrotnie byłeś całkiem blisko śmierci, więc nie wiem, czy używałbym takich odważnych słów. Nie wydaje mi się. Nie mam nic do... Nie! Kurde! Czemu nie działasz? Czemu nie działasz akurat teraz? Dawaj! Pozdrów kolegów. Nie, dawaj, proszę! Proszę! Dawaj, kurde! Nie no dobra, to już jest przesada. Poznałem człowieka, który jako jedyny wydawał się normalny i modliłem się tylko o jedno. By chociaż on nie okazał się psychopatą, który wyrządzi komuś krzywdę. I co się okazuje? Że dokładnie nim był Dareku. Zabił mojego przyjaciela, zebrał wszystkie jego przedmioty, a żeby tego było mało, podstępem ukradł itemy, które dropnęły z lodowego smoka. Więc nawet nie mam jak zrobić antidotum, o którym mówił Taco. A jakby tego było mało, to za chwilę zamienię się w żabę. Taco miał rację. Mój czas dobiega końca. Po powrocie z nieudanej wyprawy mój stan osiągnął poziom krytyczny i czułem, że za chwilę stanie się ze mną coś niedobrego. Nie. Ja się naprawdę zamieniłem w żabę. Taco nie żartował. Ale gdzie się teraz nie mogę... Gdzie się teraz nie mogę robić połowy rzeczy? Jestem wolniejszy, jestem słabszy? Co to ma znaczyć? Nie no, to jest przesada. Muszę się udać do Nerumi. Ona na pewno będzie wiedziała, jak mi pomóc. Muszę udać się tam, gdzie to wszystko się zaczęło. Muszę porozmawiać z Nerumi. Niech mi to wszystko wyjaśni i powie, że to był tylko wypadek przy pracy i nigdy nie chciała zrobić mi krzywdy. Udałem się więc na bagna w celu uzyskania odpowiedzi. Dobra, nie. Jestem na tych głupich bagnach i jeżeli za chwilę wiedźma niby tłumaczy mi, co się tutaj dzieje, dlaczego nagle jestem jakąś durną żabą, to nie wiem, naprawdę ją zabiję. Nawet w postaci żaby zrobię jej krzywdę i to taką solidną. Więc mam nadzieję, że za chwilę wszystko mi wytłumaczy i za chwilę będę mógł się dowiedzieć prawdy i w jaki sposób mam się z powrotem zamienić w człowieka, bo nie zniosę dłużej jedząc muchy. Co? Felt?
Nie jestem tu sam? Mamy od Kłoki 4 zdobyć, a w sumie to nie musimy mieć wszystkie i 3 bluszcze. Tak, to łatwo czemu... zdobędziemy na bagnach tutaj. A czemu w ogóle, jakiś... nie wiem, serce Wardena, bo coś tam Manti wspominał, nie przydałoby nam się zdobyciu, no jakby odrodzeniu w sumie Pani Lasu, może to jest jakby też jeden z przedmiotów. Nie patrz tak na mnie, mięśnia. Wiesz co, jest całkiem spora szansa, żeby nam pomogło, ale aktualnie serce ma kreatorek z tego co wiem, plus... Już drugi raz o nim słyszę. Kim on jest? Jakiś potężny on jest? Czy o co no, teraz jak jest w posiadaniu serca, może być całkiem potężny, ale brakuje mu na pewno klucza, żeby odblokować, jakby wiesz, pełne możliwości klucza? Tego serca. A klucz co? Nie jest taki prosty też do zdobycia, jakby... O kluczu nic nie mówił, Manti, to co słyszałem? No bo nie wspominałam mu o tym, Trochę nie chciałam, bo bałam się, że będzie chciał je zdobyć może, a ja nie chcę, tak, żeby... Tak, jestem dobry i tak, ale... Na pewno tak, ale bezpieczniej by było, jakby nikt nie używał serca. To może zniszczyć cały ten świat, jeżeli się go źle użyje, dlatego nie chciałam o tym mówić. Ale no teraz co, no kreatorek ma serce i... Co tu jest oby grane? Tylko nie znalazł klucza. Z tego co wiem, jest w jakichś katakumbach, ale... Co? Jeszcze nie znalazł tego miejsca, więc... Nie, ale po prostu też nie pomogłaś mu chyba, żeby zdobył, no bo tą miksturę mu zrobiłaś, żeby był silny, tak? Tam miał skoki takie wysokie, robił się zielony jak Hulk, wiesz, znaczy... tak wysoko. Chciał już muchy jeść, muchy mają chyba dużo, nie wiem, białka, to chyba oznaki znaczy... siły. On chciał miksturę na siłę, ale ja dałam mu miksturę, żeby zmienił się w żabę. Co? Czyli to jednak no, prawda. Jakby... Aha, to tłumaczy, czemu chciał mu, chciał się... Tak, się no... Robić, co ty zrobiłaś? No, ale... Ja nie tak? Wierzę. Tylko... On tobie mówił, że jesteś dobrą wiedźmą... Bo nie, ja jak jestem, ale... Jak teraz ty mnie nie za... Nic ci nie zrobię. Ja... Chciałam tylko się tak lekko zemścić na Mantisie. Nie wierzę w to. Zemścić za co? Byś mówił, że macie ja dobre stosunki, byś... Nie mówię, ale że powiedział mi parę rzeczy, które nie spodobały mi się po prostu i stwierdziłam, że dam mu lekką nauczkę. Jakby... no... Co ci powiedział niby? Moje wszystkie najgorsze obawy właśnie się potwierdziły. Nerumi zrobiła to wszystko specjalnie. Użyła potężnej magii tylko po to, by mnie osłabić. Zaraz po tym, jak w żywe oczy skłamała i powiedziała mi, że będę silniejszy i robi to wszystko, by mi pomóc. Czyli wychodzi na to, że nie jestem już dłużej jej przyjacielem. Przecież ostrzeżenie, które jej dałem, było tylko po to, by nie robiła krzywdy innym, a przede wszystkim sobie. Dlaczego tego nie rozumie? Dlaczego nie chcę pojąć, że robiłem to po to, by ją chronić? Na dodatek usłyszałem coś, co po prostu zwaliło mnie z nóg. Cała legenda na temat serca Wardena była... niepełna. By odblokować pełen potencjał serca, należy włożyć do niego klucz. Czym jest? Jak go znaleźć? Co konkretnie daje posiadaczowi? I co się stanie, gdy się go połączy z sercem? Nie mam zielonego pojęcia. Nerumi jest w posiadaniu wiedzy, która może uratować całą krainę. A zdecydowała zachować to wszystko tylko dla siebie. Jak do tego wszystkiego ma się Feld? Sam nie wiem. Ale po jego reakcji sądzę, że jemu akurat dalej mogę ufać. Mój świat legł teraz w gruzach. Zostało 40 godzin do przemiany Arachno. Nie mam lekarstwa, a jako żaba raczej nie będę mógł mu pomóc. Czy to jest dobra pora, żeby zaakceptować porażkę i się poddać? Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Jedyna osoba, której jakkolwiek mogłem zaufać po tym wszystkim, że po tym wszystkim, co przeszliśmy razem, mogę ją traktować jako moją przyjaciółkę. I że mogę na nią liczyć w trudnych momentach, tak jak ostatnio. A ona robi mi coś takiego? I co ja mam teraz niby ze sobą zrobić? Nie. Nie, to jest naprawdę gruba przesada. Odejść z serwera i się poddać, bo każdy mój plan nie wypalił? Odsubskrybujcie ten kanał, jeżeli taki pomysł kiedykolwiek przyjdzie mi do głowy. Okej, może i aktualnie jestem niewielką żabunią, ale może spójrzmy na to z nieco innej strony. Będąc na bagnę, dotarło do mnie, że stoję właśnie obok ludzi, słyszę ich rozmowę, a oni nawet nie zdają sobie z tego sprawy. W sensie, teraz dosłownie jestem w stanie udawać moba i nikt poza mną o tym nie wie. Może warto jest dostrzec pozytywy i spróbować jakoś to wykorzystać. W końcu mam całkiem pokaźną listę wrogów i w aktualnej formie mogę im całkiem mocno zaszkodzić. Z tajnego źródła wiem, że kreatorek ma już swój zamek i swoje serce. Tak jak poprzednio odpaliłem mapkę i zacząłem szukać czanków, które mogłyby mnie naprowadzić na jakiś trop. I wiecie co? Udało się. Udałem się na miejsce i przed moimi oczami znalazła się wielka forteca kreatorka na samym szczycie tej wielkiej góry. Dobra, jestem ogólnie teraz przy bazie kreatorka i no mam nadzieję, że jeżeli wejdę tam do środka jako ta żaba, to
wiem, że wygląda to dziwnie, ale miejmy nadzieję, że niczego się nie domyśli, a ja może będę mógł zgarnąć serce albo w jakiś sposób go osłabić. Przyznam szczerze, nie miałem żadnego planu. Chciałem po prostu mu jakoś zaszkodzić. Może coś ukraść, może coś zepsuć, sam nie wiem. Ale trzymałem jedynie kciuki, że nie zastanę go w domu. O kurde, ty, tam są jakieś beczki. Co to są za beczki? Ty, dobra, biorę to, niszczę. Co to jest? Czemu tu w środku jest skalk? To wygląda jakby gromadził tu jakiś staż w ogóle skalku, żeby, nie wiem, coś zasilić, albo... Czy to może być ta energia z tego serca? Kurde, w sumie tego nie wiem, ale... Nie wiem, może wypadałoby, gdybym to zniszczył. Dobra, możemy zobaczyć jeszcze, co on tutaj ma w skrzynkach. Raczej nic takiego ciekawego, ale mogę skorzystać z okazji, skoro go tutaj nie ma. Nie, przygotował się, nie ma nic na widoku. Dobra. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to w jakiś sposób pokrzyżować jego plany, więc domyślam się, że skoro trzyma tu tyle skalku, to trzyma to po coś. Nie znalazłem nic poza starszym z beczkami wypełnionymi skalkowym materiałem. Niby mogłem szukać jego serca gdzieś w zakamarkach tego zamku, ale nie chciałem się narażać. Wystarczyła chwila, by się tu zjawił i spuścił mi solidny łomot. Jako żaba nie mogę założyć żadnego elementu seta i sama walka jest znacznie utrudniona. Postanowiłem, że zrobię co będę mógł, ale w bezpieczny sposób. Beczki, które widziałem, wyglądały jakby w jakiś sposób kreatorek pobierał energię z serca i wkładał je właśnie do nich. Jedyne, co teraz mogłem zrobić, to je zniszczyć, więc tak też postąpiłem. Akcja przebiegła całkiem pomyślnie. Był biedniejszy o dużą ilość skalku. Dotarło do mnie, że jeden raz nie wystarczy, by go osłabić. Akcję powtarzać trzeba regularnie co jakiś czas. Z racji tej, że nie mogłem zrobić teraz nic innego, a do przemiany pająka zostało już coraz mniej czasu, stwierdziłem, że to najlepsze, co mogę zrobić, będąc tym niepozornym stworzeniem. Odczekałem jakiś czas, by kreatorek nie nabierał podejrzeń, a gdy byłem gotowy, ponownie odwiedziłem jego fortecę. Dobra, kreatorek ogólnie jest na serwerze, ale nie mogę zmarnować okazji, że nadal jestem tą głupią żabą i muszę po prostu podejść do niego i ponownie zniszczyć mu te beczki. Tylko nie może mnie usłyszeć i nie może się o niczym dowiedzieć, bo jeżeli jest gdzieś w bazie, to mogę mieć naprawdę gruby problem. Dobra. Wygląda na to, że jest czysto. W takim razie wbijam się tutaj. Dobra, wbijam się tutaj. Nie ma go, więc mam całkiem dobrą okazję, żeby znowu to zniszczyć. Dobra, nie ma co tracić czasu. Raz, dwa, trzy. Ej, żaba jakaś? Co jest? Ej, to ty mi tutaj ukradasz jakieś rzeczy? Halo? Ej, słyszysz mnie? Żabo? Żabo? Ona jakaś ucieka przede mną? Ej, stój! Dobra, jeżeli to nie ma sensu, życzliwe. To nie ma sensu. Cześć, kreatorek! Dobra, nie tak wyobrażałem sobie spotkanie się z moim największym wrogiem po długiej przerwie. Spójrzmy na to tak. Oto ja, w postaci żaby, naprzeciwko mnie mój największy wróg, którego zabiłem i ostro mnie za to nienawidzi. Trzyma on najsilniejszy przedmiot na serwerze i znajduje się w jego własnej bazie, zaraz po tym jak zniszczyłem mu beczki z surowcem, którego potrzebuje. Mamusiu, jakie to życie jest nieprzewidywalne. Mantis? Tak. Co się z tobą stało? Nie sądziłem, że spotkamy się w takich okolicznościach, ale... Trochę zmalałem i ostatnio mam większą ochotę na muchy, więc no to jedyna różnica. No cóż, mój plan trochę nie wypalił. No słyszałem, że czarodziejka na rumie coś tutaj ci zrobiła. Słyszałeś? No. Skąd słyszałeś? No słyszałem. A bo dała mi antidotum, które może ci pomóc, ale zanim ci je dam... Co? Do klatki, szybko, do klatki. Idziesz do klatki w tej chwili, jeżeli ci życie miłe. Jak im przede mną mi dała ci antidotum? Trzymaj. A to zaraz się tutaj przekonasz. Jezus. Zamykamy to. Dobra, słuchaj, jest dosyć spora historia z tym, ale kiedy budowałem ten zamek, tę przepiękną fortecę inspirowaną Star Warsami, to przybyła do mnie Nerumi i wręczyła mi antidotum i powiedziała, że podobno ty zamieniłeś się w żabę i to ci pomoże, ale... No, z tego co widzę, nie za bardzo masz dalej do mnie dobre zamiary. Powiedziałbym, że złe, pomimo tego, że tak naprawdę mamy 1-1. Nerumi oddała antidotum mojemu największemu wrogowi? Temu, który chce przejąć Emberwood i zrobić z niego dystopijny świat robotów pozbawiony żywych ludzi? Ta sama Nerumi, która kazała mi walczyć o serce na śmierć i życie, teraz pomaga temu, który chce nas zniszczyć? Nie.
To jest definitywny koniec. Nerumi, składam ci przysięgę tu i teraz. Jeżeli kiedykolwiek cię zobaczę na tym serwerze, nie staniesz mi więcej na drodze. Zabiję cię. Choćby nie wiem co. Wierzę kreatorkowi, bo niby skąd wytrzasnąłby antidotum na moją chorobę. To co usłyszałem zmienia wszystko. Co jeśli Nerumi specjalnie zatruła Arachno, by mnie zabił? Mnie, a potem każdego w tej krainie. Nerumi, kim ty w ogóle jesteś? Bo na pewno nie tym, za kogo się podajesz. Masz przy sobie serce Wardena? O, to serce? No. Dawno go nie widziałem. No. Ale i tak nie użyjesz jego pełnej mocy. Ale na to nawet pewnie nie wiesz. Po co ci są te wszystkie beczki? No, do mechanizmów różnych, ale co ty masz na myśli mówiąc, że pełnej mocy nie użyję? Przecież to już jest pełna moc serca. Ty serio? O co ci chodzi? Czyli też nie znasz całej prawdy. Ty serio myślisz, że użycie tego serca w takiej formie, jakie jest aktualnie, to jest jego maksymalny potencjał? No, myślałem, że tak, ale co, jest jakieś większe? Oj, tak, słoneczko, jest i to bardzo. Jak widać, kreatorek nie ma zielonego pojęcia, jak odblokować pełen potencjał serca Wardena, a tak się składa, że ja posiadam tą informację. Nie wiem, czemu Nerumi nie wyjawiła mu całej prawdy, ale to, co wiem, to jedyna karta przetargowa do tego, by zdobyć antidotum i przestać być muchojadem. Może jestem w kiepskiej sytuacji, ale potrafię się targować. Jeżeli dobrze to rozegram, za chwilę stąd wyjdę. Pytanie tylko, co się stanie, gdy kreatorek pozna prawdę. Co zrobić z tą informacją? Jak to wpłynie na krainę? Tego nie wiem, ale w tej sytuacji muszę patrzeć na własne dobro, bo tylko ja mogę go powstrzymać. No wiesz, u mnie sprawiedliwości stanie się zadość. Na pewno, jeżeli będę miał pełny potencjał tego serca, ale muszę się najpierw dowiedzieć, jak go tutaj uzyskać. I no, dla tej dobra tej krainy, jeżeli nie mogę tego pozyskać przez po prostu rozmowę z tobą, przez dialog ludzi, tylko dalej się tutaj tak stawiasz, jak to było na samym początku, no to musimy chyba użyć siły. Mów w tej chwili. Nic ci nie powiem. Żabo. I tak będę... Mogę patrz, wyjawić tutaj jest, powiedzmy, taki patyk. Jak to wyleje, pyk. On się spali. I ty też się spalisz. Dobra, spokojnie. Mogę wyjawić ci informację, jak otworzyć pełny potencjał serca i używać jego 100% energii. Bo nie wierzę, że tego sam nie dostrzegłeś. Widzisz dziurę na skorupie serca? No, jest jakaś dziura i co? Nie wygląda to tak, jakby trzeba było tam coś włożyć? Może trochę wygląda faktycznie, no? Ale zanim powiem ci całą tutaj prawdę i naprawdę wyjawię ci wszystkie informacje, o których się dowiedziałem, oddasz mi antidotum, abym mógł z powrotem zmienić się w człowieka. Zanim? Mantis, ty chyba nie wiesz, kurczę, kto tutaj stawia warunki. Niezbyt masz dobrą sytuację i przypominam, że mam pełną sieć kontaktów, która może cię tutaj... Walczyłem z LCDX-em, natknąłem się na niego. Ale zależy jak potężnych sojuszników. LCDX jest dosyć potężny, on jest panem cienia, ja jestem panem technologii i razem tworzymy naprawdę niepowstrzymany duet. To, że ty jesteś teraz w posiadaniu najpotężniejszego artefaktu, jest tylko i wyłącznie przypadkiem. I my ten przypadek po prostu chcieliśmy naprostować, żeby na tym serwerze rządziła sprawiedliwość, a nie dyktator, który ma jakąś dziką wizję, żeby pozamieniać wszystkich w roboty i maszyny. A, to są tylko twoje domysły, że maszyny. Ja chcę po prostu, aby ten świat był lepszy. Na przykład podjąłem pierwsze kroki, aby ten świat był lepszy. Wiesz, w jaki sposób odkryłem, że tutaj dostałeś się do tego budynku? Słucham, zaskocz mnie. Była zamontowana kamera i właśnie tą kamerę stworzyłem dzięki sercu Wardena, dzięki jego energii i dzięki swojemu oku, które potrafi po prostu rozpoznać wszelkie receptury. Więc tutaj pierwszy krok ku lepszej ludzkości. No i nie żartował. Nad nami faktycznie znajdowała się kamera. Nie podoba mi się to. Jeśli już teraz, nie używając nawet połowy potencjału serca, jest w stanie robić tak zaawansowane mechanizmy, wyprzedzając naszą epokę o dobre tysiące lat, to pomyślcie, co się stanie, jeżeli zdobędzie jego całą moc. Informacja, którą posiadam, jest bardzo cenna. Może odmienić losy tego świata. Z jakiegoś powodu Nerumi nie zdradziła kreatorkowi całej prawdy. Nie wiem czemu, ale najwidoczniej chciałaby tak pozostało. Z jednej strony, jeżeli powiem kreatorkowi prawdę, ten mnie wypuści i wręcza
antidotum. Zawrzemy wtedy pakt i na ramach uczciwej umowy dowie się ode mnie o kluczu. Z drugiej strony dam mu wtedy najważniejszy trop, którego bardzo teraz potrzebuje. Trop, który umożliwi mu zawładnięcie nad światem. No, przynajmniej bardzo go do tego zbliży. Jeżeli powiem mu nieprawdę, to kreatorek bardzo szybko to zweryfikuje i szybko się mnie pozbędzie. Od tego, co zaraz zrobię, zależą losy Emberu. Jeżeli za chwilę kreatorek dowie się o kluczu, będę musiał zrobić wszystko, by odnaleźć go przed nim. A wiedząc, że ma on naprawdę dużo przyjaciół, wiem, że nie będzie to łatwe. Rozpocznie się wtedy prawdziwy wyścig. Ale czy ja podejmę się tego wyzwania? Otwieram klatkę, ale zanim wyjdziesz, to... musisz mi najpierw dać te wszystkie rzeczy. Wszystkie informacje na temat serca. Nic ci nie dam, bo sam tego nie posiadam. Ale jeżeli chcesz otworzyć serce Wardena, potrzebujesz klucza, który znajduje się w katakumbach. I... katakumby klucz. To jest jedyna rzecz, którą aktualnie wiem, bo nikt na serwerze nie wie, gdzie są te katakumby i nikt nie wie, jak się do nich dostać. Ale jeżeli chcesz mieć to serce na własny użytek i używać jego pełni mocy, a jest tak potężne, że nikt sobie nawet nie wyobraża, co można nim robić, no to musisz zdobyć klucz, który otworzy zamek, który znajduje się w sercu. Katakumby znajdują się pod ziemią. I tylko tyle mogę ci powiedzieć. Okej, no to jest to w takim razie jakiś plan. No to myślę, że zasłużyłeś te antidotum. Widzisz, ja jestem honorowym człowiekiem, nie tak jak ty. I daję ci to antidotum, proszę bardzo. Bardzo, bardzo dziękuję. Cóż, ja po prostu teraz sobie pójdę i nie zamierzam cię więcej odwiedzać. To było antidotum, dostałem informację, proszę bardzo. Droga szeroka. Dziękuję. Szerokiej drogi. Żegnaj, kreatorze, żegnaj. Podjąłem decyzję, ale może być ona dla was całkiem szokująca. Antidotum, które udało mi się wywalczyć za bardzo drogą cenę, nie posłuży mi. Widzicie, wiedźma wcale nie powiedziała, że to mikstura, która pozwoli uleczyć tylko mnie. To mikstura, która leczy każdą chorobę. A tak się składa, że ostatnimi czasy ktoś bardzo potrzebował być wyleczony. Dokładnie tak. Dziś mija 7 dzień, odkąd spotkałem Mielcara. To właśnie dziś mam ostatnią szansę uleczyć Arachno, a to antidotum to coś, co w końcu mi to umożliwi. Znajdę sposób, by w końcu zamienić się w człowieka i znajdę klucz przed kreatorkiem. Ale teraz muszę czym prędzej wracać do mojego królestwa, by uratować tego małego, głupiego pająka. Dobra, cóż... najwidoczniej nie mam wyboru. Arachno, jesteś dla mnie naprawdę istotą na tym serwerze. Więc zdecydowałem, że antidotum, które udało mi się odzyskać od kreatorka, po prostu wręczę tobie, bo jesteś dla mnie najbardziej wartościowym mobem na tym serwerze i właściwie jesteś jedynym powodem, dla którego tutaj gram. I nawet nie wiem, czemu ci to mówię, bo i tak mnie nawet nie słyszysz. Ale zdecydowałem, że po prostu ci to wręczę i... Czekaj! Nie dawaj mu tego! Mielcar? Co ty tu robisz? A czemu ty jesteś żabą? To całkiem długa historia, bo pamiętasz może... pamiętasz może naszą ostatnią przygodę, jak miałem ochotę na muchy? No to kojarzę. To nie był efekt uboczny siły, tylko zaklęcie, które rzuciła na mnie Nerumi. Ale to nieważne, co ty tutaj robisz? Ogólnie znalazłem sposób, żeby uratować twojego pająka. Tylko musisz mi zaufać. Ale ja mam już sposób, po prostu podam mu antidotum, które miało mnie odmienić w żabę i odmieni jego z wścieklizny. Dobra, stary, użyj tego na siebie, co nie? No ale... a my pójdziemy, zrobimy specjalny rytuał. I obiecuję tym razem, nie marnuj tego antidotum na pająku. Ale... ty możesz go użyć, a ja mam rytuał, który naprawdę zadziała tym razem. Nie okłamuję cię. Ale... musisz mi tylko zaomów. Mielcar, ostatni rytuał, jaki robiliśmy, miał się skończyć tym, że pająk umrze w niedalekim czasie, więc nie wiem, czy chcę podejmować to ryzyko. To antidotum to jest jedyna opcja, żeby go odmienić i żeby wyleczyć go z tej wścieklizny. I mimo tego, że ja zostanę tą żabą najprawdopodobniej już do końca, no to nic nie zmieni, no bo chociaż mój przyjaciel będzie zdrowy. Nawet mi tak nie mów. Patrz na to. Widzisz tą księgę? Widzę. Co to jest? W tym jest zapisana pewna lokalizacja, gdzie możemy przeprowadzić rytuał. Rytuał? Tak, jaki rytuał? On powinien uratować twojego pająka. Nie wiem, jak to działa, ale zaufaj. No, ale... według starej księgi powinien pomóc. Stanąłem teraz przed naprawdę ciężkim wyborem. W jednej chwili mogę uleczyć siebie i z powrotem stać się człowiekiem, ale wtedy stracę jedyny bezpieczny sposób na uleczenie jego. Mielcar już raz mnie oszukał i gdybym nie był wystarczająco dociekliwy, to zabiłbym mojego przyjaciela, nawet o tym nie wiedząc. Teraz mam tak po prostu mu zaufać? Po tym, co mi zrobił? Po tym, jak mnie oszukał? No ale z drugiej strony, będąc żabą, nie dam rady powstrzymać kreatorka. Jestem w stanie zrobić znacznie więcej,
tylko jako człowiek. Tym bardziej, że dowiedział się o kluczu i już teraz rozpoczyna się wyścig. Jeśli zaufam Milcerowi, mogę stracić ostatnią szansę, jaka mi została. Stracić coś, na co pracowałem przez ponad 150 godzin, przechodząc naprawdę wiele. Ale jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to i ja i on w końcu będziemy zdrowi. Dobra, jeżeli naprawdę mówisz, no prawdę, jesteś ze mną szczery i ten rytuał faktycznie ma szansę go uleczyć z tej wścieklizny, by nie pożarł nas wszystkich w niedalekim czasie, no to myślę, że mogę zaryzykować i mogę to wypić. Naprawdę, więc zaufaj mi. Niech ci będzie. No to co, wracamy z powrotem do bycia człowiekiem. No i witamy z powrotem. O mój Boże, mam nogi, już nie mam ochoty na muchy. Mogę założyć w końcu moją zbroję i mam wszystkie rzeczy, mam rękawiczkę. O matko, to było strasznie, strasznie męczące. Tak, moi drodzy, właśnie w ten sposób z powrotem stałem się człowiekiem. Na nowo mogę robić wszystko to, co wcześniej i teraz nic nie stanie mi na drodze. Na moim ciele pozostała jednak mała zielona blizna, która już zawsze będzie przypominać mi o tej przygodzie. Nerumi, przysięgam ci, że jeszcze się policzymy za to, co mi zrobiłaś. Ale teraz nie traćmy czasu. Zostało już tylko kilka godzin do transformacji. Dobra, więc masz w ogóle pojęcie o tym rytuale? Wiesz, co to ma niby zrobić z Arachno? Wiesz, czy przeżyje, czy wyjdzie z tego cało? Mam mówić szczerze? No, raczej tak. To nie mam pojęcia, ale piszę, że zadziała. Okej, okay. A skąd masz w ogóle tę księgę? Znalazłem walcząc z pewnym bossem. Okej. Więc według mnie to źródło wiedzy powinno być naprawdę dokładne. Przepraszam, że wtedy tak zareagowałem w tej świątyni, ale no sam wiesz, że byłem zły, no bo najpierw była duża szansa, że zabiłbym mojego przyjaciela. Nie no, stary, rozumiem cię, postąpiłbym dokładnie tak samo, ale wiesz, no nie miałem wyboru. Jasne. Nie znałem tej opcji wtedy. Stary, ja właśnie wiem, no i przepraszam za to, serio. Wygląda na to, że pomyliłem się co do Milcara i faktycznie mogłem zareagować trochę zbyt nerwowo za pierwszym razem. Miejmy nadzieję, że jego nowy, tajemniczy sposób na uleczenie zadziała. Miałem sporo obaw, bo w końcu nie wiemy, jak to wpłynie na pająka, na nas czy na całą krainę. Źródłem wiedzy jest jakiś nieznany mi boss, którego pokonał Milcar. Trudno. Nie ma co się nad tym zastanawiać. To nasza ostatnia szansa i zwieńczenie drogi, którą przeszliśmy. Ty, no i co? Przed nami woda. Ej, widzisz? To jest tu? Tak, to jest tu. O. Dokładnie tak jak na rysunku. Dobra, moja rękawiczka nie ma aż takiego dalekiego zasięgu, więc musimy zrobić łódki. Masz jakieś drewno? Tak, akurat tak się składa, że mam. Dobra, to rób. Dobra. Wow, ej, to jest całkiem spore. To miejsce na pewno jest bezpieczne? No, nie do końca. Ale to się okaże w środku. No, okej. Nie jesteśmy tam sami, okej? Nie jesteśmy... To kto tam jest? Milcar, kto tam jest? Też chciałbym to wiedzieć. O mój Boże. Zobaczymy na miejscu. No dobra. Nie może to być tak źle, co nie? Chyba dopłynęliśmy. Najwidoczniej. I tak oto przed nami znalazła się wielka kamienna cytadela. Miejsce, które dla świata Emberwood pełni niezwykle ważną rolę. Sam fakt, że znajduje się na środku oceanu, odizolowana od jakiejkolwiek żywej duszy, może już o czymś świadczyć. Nie wiedzieliśmy, co tu się kryje, ale ponoć tylko tutaj jesteśmy w stanie odbyć rytuał. Po słowach Milcara trochę bałem się tego, co nas tu spotka, ale teraz nie możemy już się wycofać. Okej, okay. Przed nami jest jakieś wejście i dobra. Mam się spodziewać jakiejś pułapki albo czegoś, co, nie wiem, zagrozi naszemu życiu? Może tak być, ale na początku naszym pierwszym tutaj wyzwaniem jest labirynt. Labirynt? I co mam... No, jakoś tak. Co my mamy niby tutaj znaleźć? Do czego to prowadzi? To jest, z tego co widzę, to jest dopiero pierwsze piętro. Pierwsze piętro, no dobra. Coś tam jest wyżej i wydaje mi się, że powinniśmy szukać jakiegoś, nie wiem, klucza czy coś. Okej, okay. W takim razie trzymajmy się blisko siebie, żeby się nie zgubić. Dobra. I znajdźmy to. To chodźmy. Wygląda na to, że faktycznie jest to labirynt i ojej, ile tu mobów. Biblioteczki. Dobra, musimy uważać. Oj, zdecydowanie. Spawnery, dobra, lepiej to zniszczyć. Niszcz. Tak. Uważaj, jakiś trap. Oj. Dobra, to dobra. Może, o, tędy. I na razie nic nie widzę, mamy tylko ej, tam jest jakiś ej, blok. Coś tam jest. Tak, tam jest jakiś blok, czekaj. Możemy tam spróbować przejść, tylko musimy dobra, się chyba podbudować. O. Albo jak wolisz. No dobra, ja wolę bezpieczniej. I to jest taki sam coś symbol. Innego. Taki sam symbol jest na grzbiecie Arachno.
Dokładnie, dokładnie ten sam. To, co zobaczyłem, kompletnie zwaliło mnie z nóg. Symbol, który ujrzałem, z pewnością nie jest przypadkowy. Jest to dokładnie to samo charakterystyczne koło, które znajduje się na grzbiecie mojego pająka. Nigdzie więcej nie widziałem tego symbolu. Na całym Emberwood nie natknąłem się na nic, co byłoby jakkolwiek powiązane z Arachną. Wiedźma w tym temacie milczała i nigdy jednoznacznie nie powiedziała mi, skąd on w ogóle się wziął. Podejrzewam, że malec nie pochodzi z tej krainy, albo w ogóle z tego świata. Ale skoro przede mną znajduje się ten jeden znak, to znaczy, że ktoś w tej krainie wie o jego istnieniu i jest on częścią większej układanki. Czy istnieje więcej pająków? A może po prostu więcej stworzeń z jego rodu? Skąd bierze się ich aktywność na magię i tak olbrzymia siła? Skąd skłonności do wrodzonej wścieklizny? Tego nie wiem. Ale to miejsce w jakiś sposób jest z tym wszystkim powiązane, a ja zamierzam odkryć tą zagadkę. Czyli możemy stwierdzić jedno. Książka nie kłamała. Książka raczej nie kłamała. O, mam chyba skrzynkę! Masz? Mam klucz! Mam klucz! Dobra, dobra. Dobra, teraz musimy znaleźć główną bramę albo główne wejście. Coś, co... Okej. Coś, co ten klucz może otworzyć. Dobra. Może... Może tędy? Wydaje mi się, że to powinno być gdzieś na środku. Oj, tak, zdecydowanie. Okej, no to... Tutaj? Nie, tutaj byliśmy tutaj chyba. Tutaj byliśmy. Dobra, no może dawaj tędy. O, Arachno! O! O! U! Dobra. Chyba wywęszył. Patrz, tam jest jakiś kryształ w ogóle. Ej, no, faktycznie. Dobra. Wydaje mi się, że jeżeli ten klucz ma do czegoś prowadzić, to tylko do tego, ale... No... Naokoło Reinforced Deep State, więc domyślam się, że tego nie rozwalimy. No to... No, raczej nie. Spróbujmy tego użyć. O! Zadziałało. Okej. Definitywnie zadziałało. Dobra, chodź mały. Wchodzimy. Oj tak, chodź mały. Dobra, wygląda w miarę bezpiecznie, ale... No... Jest dziwnie. Wiesz konkretnie, jak ma przebiegać ten rytuał? Tak szczerze nie, ale ten kryształ i serce wydaje mi się, że coś oznaczają. Możesz mieć rację, tylko pytanie, jak mamy to zrobić, żeby nie zepsuć tego rytuału, żeby nie zepsuć kolejności? A o to całkiem łatwo. Chodź tutaj. Chyba musimy po prostu spróbować. Chyba tak. No to domyślam się, że muszę chyba zabrać to kamienne serce. Co, użyć to na nim? No, raczej nie masz innej opcji. O! Okej. Okay. O! Kryształ świeci się na niebiesko. Dobra. Więc, nie wiem, spróbuję po prostu użyć tego serca na nim. Może w tym miejscu to wykazuje jakieś specjalne właściwości. No spójrz nawet na te bloki. Tu wszędzie jest symbol z jego... No tak. Z jego pleców. To chyba jego miejsce. Chyba tak. Dobra. Odsuńmy się, weźmy tarczę. Dobra. Nie wiadomo, co się stanie. Więc 3, 4. Zniknęło. Ej. Coś się z nim dzieje? Co jest? Chyba zadziałało. Chyba się trochę zmienił. No? Delikatnie. Nie wierzę własnym oczom. To się faktycznie udało. Arachno zmienił swoje umaszczenie na ciemnobrązowy kolor, a jego symbol stał się zielony. Nie jestem specem od kolorów, ale skoro czerwony stał się zielonym, to chyba dobry znak. Co nie? No cóż, wygląda na to, że wścieklina została uleczona raz na zawsze, a rytuał zadziałał. Mielcar się nie mylił. Pewien bardzo długi rozdział został w tym momencie zamknięty. Setki godzin walk, starania, szukania, rozmów, trobów i problemów, ale jak widać, opłaciło się. Ej, co się stało? Mantis? Mielcar, co się dzieje? Tego nie było w książce. Kim jest kamienny rycerz? Nie wiem. Czemu mamy Darkness? No chyba... Coś się stało na górze. Dobra, chodź na górę. No, na pewno, bo tam chyba coś na nas czeka. Nie mamy innej opcji, chodź. O kurde, Mielcar, plecy! Plecy! Dawaj go. Dobra. Co to jest? Nie mówiłeś, że coś takiego w ogóle się pojawi. No bo nie wiedziałem. Uważaj, tu jest jakaś beczka w ogóle, tu jest jakaś beczka z itemami. Dobra, bije go, bije go, bije go, jest sfokusowany, oła. Zadał mi, jest sfokusowany na ciebie. Bije. O kurde, ty, dobra, łukiem. Ja pierdzielę, co to jest w ogóle, skąd to się tu wzięło? My tylko uleciliśmy nie pająka. Nie mam pojęcia. O, dobra, teraz. Już ma całkiem mało, dobra, nie jest wcale taki ciężki. Zadał mi, dobra. Trochę mi zadał. Au. Czekaj. Czym ty w ogóle jesteś? Dawaj. Odbija chyba strzały. Już końcówka. Dobra, kolego. Okay. Nie wiem, czym jesteś, ale padasz w tym momencie. Jest! Padł. Dobra, padł. Nie żyje. O... Okej.
Okej, okay, mam wam trochę do wyjaśnienia. Ja i Mielca jeszcze wtedy nie mieliśmy o tym zielonego pojęcia, ale kamienne serce, które było w komnacie, sprawiło, że po jego użyciu na krainę Emberwood spadła klątwa. Charakteryzuje się ona tym, że wszystko, dosłownie wszystko, bloki, przedmioty, a nawet ludzie stopniowo zamieniają się w kamień. Uwolnienie klątwy symbolizuje się czterokrotnym uderzeniem pioruna w cztery filary kamiennej cytadeli. Zaraz po tym, na świat przychodzi kamienny strażnik, który jest jednym z wielu. Pokonanie go nie dało nam praktycznie nic, bo już niedługo na świat przyjdą ich dziesiątki, setki, a nawet tysiące. Będzie ich tak wiele, że nie zdołamy tego powstrzymać. Mielcar, ja nie wiem, to jest niepokojące, że takie rzeczy się respią kompletnie bez naszej wi... What? Czemu mi... Co ci jest? Rękawiczka się zamieniła w kamień. Nie mogę... Pokaż. Nie mogę nic z nią robić. Klątwa zaczyna się rozwijać szybciej niż myślałem. Straciłem swój najsilniejszy artefakt i aktualnie wychodzi na to, że jestem bezbronny. Czy naprawdę uratowałem mojego przyjaciela za cenę zagłady całego świata? Dramaturgii do tego dodaje fakt, że w beczce, którą znaleźliśmy z Mielcarem, leżała mała karteczka z pewnym podpisem. Osuna zniknęła. To chyba sprawdźmy. Dzięki temu, że boss umarł. Co tu jest? Nie! Prezent czeka w domu? Nie miałem wątpliwości. Wychodzi na to, że całe to zamieszanie to prawdziwa pułapka. Pułapka, która ma zwabić nas po nitce do kłębka na prawdziwą rzeź. Może nie udało mi się uleczyć pająka, ale za jaką cenę? Ktoś to wszystko ukartował, by zemścić się na mnie raz na zawsze. A ja chyba zaczynam powoli rozumieć, kto to może być. Co? Co to jest? Nie. Nie, 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 nie. Ktoś tu jest. Ktoś jest na te... Jeden fałszywy ruch. Całe twoje królestwo leci z dymem. Cześć! Porozmawiajmy może na początek, co? Czemu od razu tak negatywnie? Nie wiem, czy chciałbyś ze mną rozmawiać, gdybym to zrobił w spokojniejszy sposób. Raczej by to się nie skończyło. No poza tym, co się skończyło ostatnio? Mówiłeś, pogadajmy sobie na spokojnie. Wszystko ten, załatwimy, nie walczmy. A potem co? Nie ma ciebie. Nagle sobie wyparowałeś tak dziwnym trafem. Dobra. Coś do wyjaśnienia? Tak, spokojnie, porozmawiajmy. Pozwól, że wejdę na teren mojego królestwa i schowam broń. Będę Ruszysz cokolwiek, to... Okay. Tego jest tak dużo, że nie dasz rady tego wszystkiego. Okej, no. spokojnie, LCDX, spokojnie, wyluzuj, pogadamy, załatwimy to jakoś. Po naszym poprzednim spotkaniu czułem, że to się nie skończy dobrze, więc byłem przygotowany na taką ewentualność i wydaje mi się, że na moim miejscu zrobiłbyś dokładnie to samo. Czyli? Czyli uciekł, jakbyś tylko miał na to okazję. No nie wiem. Nie jestem fanem uciekania z walki, bo jest trochę niehonorowe, ale nie ukrywam, że zdarzyło mi się to kilka razy w pewnych krytycznych sytuacjach. Mi też, poprzednim razem, więc nie wydaje mi się, żeby był to powód, żebyś kompletnie niszczył moje królestwo i zrobił to w taki sposób. Pogadajmy, nie musisz pociągać za spust. Okej, dobra. W takim razie, musisz mi powiedzieć tylko... Tak? Co może mnie przekonać, żebym tego nie zrobił? Bo mam bardzo dużo powodów, żeby to zrobić, ale w sumie to żadnego, który by chronił cię przed tym, także... No nie wiem, może coś wymyślisz, masz kilkanaście sekund maksymalnie. Nie mam rękawicy, krainę niedługo opanuje anarchia, a w mojej bazie czeka na mnie najlepszy kumpel mojego największego wroga. Mam tylko kilkanaście sekund, by obmyśleć plan, by uratować moje nawet nieskończone królestwo. Dobra, LCDX, zagrajmy w otwarte karty. W posiadaniu jakiej informacji mogę być, by była ona na tyle ważna dla LCDX-a, żeby zostawił mnie w spokoju? Serce Wardena? Jeśli kreatorek nie wyjawił mu prawdy, będzie chciał wiedzieć, jak ujarzmić pełen potencjał serca. W końcu jest to coś, na czym zależy każdemu na tym serwerze. Mogę próbować wyjawić mu tą cenną informację w zamian za wyrzucenie łuku z flame'em na podłogę, tak by uniemożliwić mu zapalenie TNT. Ryzykowne, ale może warto spróbować. To nie ty rozdajesz tutaj karty i to nie ty decydujesz, co się stanie. Ty masz mi to powiedzieć, dlatego żebym ja tego nie wysadził, a teraz próbujesz stawiać mi jeszcze jakieś warunki, żebym ja wyrzucił swój łuk. Nie wyszło. Sytuacja jest zbyt krytyczna, żebym mógł stawiać mu jakiekolwiek warunki. Mogę próbować wyjawić mu te informacje w zamian za tylko obietnicę tego, że nie zapali TNT. Czy mogę mu zaufać? Cóż, chyba nie mam wyjścia. Powiem wam szczerze, jestem osobą trzecią i nie popieram żadnej z waszych stron, ponieważ mam swój własny plan co do tego serwera i jak wprowadzić tu porządek. Nie. Wszystko się sypie. Ta informacja jest dla niego zbyt bezużyteczna, żeby mi odpuścił. Jeśli pokojowa negocjacja nie zadziałały, przejdźmy do karty numer 2. Postrach. Ostatnio wraz z moją bliską przyjaciółką opanowaliśmy pewną sztukę. Sztukę zamiany zwierzęta. I żaba to nie jest jedyne zwierzę, w które ja się potrafię zmieniać, w które ona potrafi przywoływać. Jest jeszcze kilka innych dzikich zwierząt na Emberwood i pewnie doskonale o tym wiesz. I co gdybym ci powiedział, że ja mam kontrolę nad tym, żeby się zamieniać te zwierzęta i chyba nie chciałbyś za chwilę się bić z jakimś wielkim bogiem lasu, albo jakimś automatonem, albo dinozaurem,
albo nowym, który ma kilka set HP. Jak dla mnie to jest blef, także zmieję się teraz. Pokaż to, że potrafisz, bo... Nie muszę. Możemy jeszcze dojść do tej sytuacji po prostu rozmową i może nie będę musiał tego robić, może nie będę musiał cię zabijać, ale to jest moje pierwsze i ostatnie ostrzeżenie. Nie będziesz musiał mnie zabijać, pa. Nie, znowu mnie przechytrzył. Mogłem lepiej to wszystko przemyśleć. Zaatakowałem go i zagroziłem mu. Nie potrafię zamieniać się w zwierzęta. Co najwyżej Nerumi znowu zamieni mnie w jakiegoś ślimaka albo prosie. To koniec. Powoli tracę kontrolę. Czego bym nie zrobił, nie dojdę do pokojowego rozwiązania. LCDX jest znacznie silniejszy. W walce 1-1 nie mam z nim totalnie żadnych szans. Jeżeli czegoś nie wymyślę, za chwilę pożegnam się z całym moim dobytkiem na tym serwerze. Stracę wszystko, na czym mi zależało. Posłuchaj się mnie w tej jednej sytuacji. Odejdź stąd i nigdy więcej nie zrobię ci krzywdy. Ale to jest moje pierwsze i ostatnie ostrzeżenie, bo inaczej może być źle. Okej, to chodź, zaprowadzę cię jeszcze gdzieś w takim razie, bo podoba mi się twój sposób argumentacji. Tylko spróbuj cokolwiek tutaj zmienić, zrobić to. Nie mam takiego zamiaru. Okej. Jeszcze nie tutaj, jeszcze nie tutaj. O, tutaj. Tutaj chodź. Oho, widzę, że idziemy do mojego serca. Nie no, spoko, jakby ja nie chcę go dotykać, nie martw się, jakby. Nie o to tu chodzi. Tak? Bardziej mnie zastanawia fakt. Bardziej mnie zastanawia fakt. Co by było, gdybym jednak dotknął to serce? Myślę, że nie chciałbyś palnąć naprzeciwko mnie i moim przyjaciołom, bo to by się mogło dla ciebie bardzo źle skończyć. Znalazłem Królestwo Mielcara w jakieś 25 minut, więc twoje pewnie też bym znalazł jeszcze szybciej i wydaje mi się, że ktoś mógłby przyjść tam z wizytą i wtedy byś nie stracił jednego serca, jakby... tylko wszystkie. Okej, czekam. Okej, w takim razie widzę, że rozmowy pokojowe się skończyły, także wydaje mi się, że podejmiemy pewien mały krok. Taki tyci-pyci, wielki krok dla całego serwera, a mały krok dla mnie, nie martw się. A więc tak, Mantis. Proszę cię, po raz ostatni. Chciałem pokojowo. Nie, zostaw to, proszę cię. Nie, zostaw to nie rób tego. To może powiesz mi coś, co jeszcze przede mną ukrywasz? Nie mam nic więcej do ukrycia. Blefujesz. Dobra, wiesz co? Sądziłem, że nie będę musiał tego robić, ale zmuszasz mnie do tego. Sądziłem, że dojdziemy jeszcze do jakiegoś porozumienia, ale skoro podejmujesz takie wnioski, to tego ci nie wybaczę. Jesteś skończony na tym serwerze. Mantis! Dudu! Jestem! Sorry, że wcześniej nie pomogłem. Boże, synu, gdzieś ty był! Przyjacielu, dawaj go! Dobra, dawaj! Co tu się dzieje, stary, w ogóle? Nie wiem, stary, ale rozwalił mi właśnie serce królestwa! Dawaj! No, słyszałem mnie. O kurde! Co się dzieje? Co on robi? Nie wiem, rozwalił wszystkie TNT. Dobra, pomagam! Dawaj go! Spokojnie. Dobrze cię teraz widzieć, naprawdę, w tej sytuacji... Co się dzieje? W tej sytuacji naprawdę dobrze cię widzieć. Dawaj go! Maloła! Lecę, jestem. Prymami się, tempo. Stary, żebyś się nie skończył do wszystkiego! Spokojnie, to królestwo i tak już jest zniszczone. Nie, dobra, wszystkie moje rzeczy. Nie, stary, nie wybaczę ci tego, LCDX, nie wybaczę ci dawaj tego. Dawaj go teraz. LCDX, co teraz? Gdzie? On robi! Kurde. Tu jest! No to jest za broń! Nie. Dobra, dzięki. Uciekaj. Uciekam, bo mam loa. Dobra, żyję. Oj, nie jestem przygotowany do tego walki. Nie. Trzymaj się, Dodo. Jestem, dobra. Biorę go. Czekaj, wytrzymaj. Dobra, jestem. Zajebiście.
O, uważaj! Ango! Dobra, dobra, dobra. Nie wybaczę ci tego LCDX. Zabrałeś mi już zbyt wiele. Uważaj! Czy on się... sam... wysadził? Ja, mieliśmy chyba sporego farta, z tego co widzę. Nie wierzę. Mam jego itemy. Tozo, gdzieś ty był? Słuchaj, no musiałem u siebie załatwić parę spraw. I ja też mam do ciebie zresztą pytanie, bo w sumie parę. Po pierwsze, jak to zamieniłeś się w żabę? To całkiem długa historia, ale miałem wypić potkę na siłę, wypiłem potkę na bycie żabą. Trochę mi to zaszkodziło, mam nawet bliznę, ale cieszę się, że cię widzę, stary, bo to... No. Szkoda, że w takich okolicznościach, bo moje królestwo zostało tak jakby całkowicie zniszczone i straciłem jedno serce, ale... Ale przynajmniej pozbyliśmy się głównego wroga. Co teraz zamierzasz zrobić? No... Jest mi trochę przykro, bo miałem ambitny plan na rozwój tego miejsca, ale... Tak czy siak, wydaje mi się, że... Pora na zmiany. Muszę wyprowadzić się w jeszcze bardziej bezpieczne miejsce i zacząć wszystko od początku. A co zrobiłeś tak jak ja? Zrobiłem... No widzisz, że mam królestwo, prawda? Widzę, że się dużo pozmieniało. Co się jeszcze u siebie zmieniło? No cóż, no... Znalazłem pewną świątynię i myślę, że... Zresztą powiem ci o tym kiedy indziej i mam nadzieję, że będziesz mógł mi nawet z tym pomóc. Tym razem tylko... mam nadzieję, że ta świątynia to nie jest pułapka na mnie i na moje życie. Nie. Jeżeli właśnie, nie, to wchodzę ciemno. Co do pułapki i kreatorka, o co chodzi z sercem? Ja też mam ci trochę do opowiedzenia, bo to serce, to nie chodzi tylko o serce, bo serce do pełnej aktywacji potrzebuje klucza. I ten klucz jest gdzieś teraz ukryty i nikt nie wie, gdzie on jest, ale potrzeba czegoś, co je otworzy i... Jest tylko jedna informacja właściwie, która daje nam cokolwiek. I to jest to, że klucz znajduje się w czymś, co nazywa się katakumby. Katakumbach. Słyszałem tak. Waszą rozmowę. Tak. O, troszeczkę się spóźniłeś, ale dzięki, że pomogłeś, tak czy tak. Ale krótko się spóźniłeś, bo wszystko jest zniszczone, ale to nic. I co zamierzasz zrobić z tą informacją, z tym sercem? Chcesz się przechwycić? Chcesz zdobyć to serce? Chcesz... Wiesz, jaki stary, masz plan? Jeżeli... Możemy w jakiś sposób powstrzymać kreatorka, to znaleźć klucz przed nim. Dopóki nie wie, gdzie znajduje się klucz, to Emberwood jeszcze nie jest aż tak zagrożone. I tak oto historia dobiegła końca. Straciłem kompletnie wszystko. Rękawice, jedno z trzech serc królestwa i właściwie to całe królestwo, ale zyskałem za to coś dużo piękniejszego. Przyjaciela i w sumie to nie jednego. Żeby ich zyskać, niektórych musiałem także stracić. A nawet pożyć chwilę nie jako człowiek, ale także jako zwierzę. Przede mną stoi mnóstwo problemów, z którymi będę musiał się zmierzyć. Chyba nigdy nie byłem w większym zagrożeniu niż jestem teraz. Wyciągnąłem z tej przygody naprawdę cenną lekcję. Przyjacielem jest ten, kto uratuje ci życie zaraz po tym, jak najlepszy kumpel największego wroga zniszczy ci serce królestwa. A tak poważnie, to nauczyłem się, żeby liczyć w tej krainie tylko na siebie. Gdzie był Todo przez cały ten czas? Nie wiem, ale będę miał się na baczności, bo historia lubi się powtarzać. Jakie są moje dalsze plany? Cóż, na pewno nie zamierzam się poddać. Stawię czoła wszystkim moim wrogom i przeciwnościom, a po drodze kilka rzeczy zdążę pewnie zepsuć, jak to mam w zwyczaju. Następny rozdział tej historii z pewnością będzie ciekawy. Zapraszam was na Discorda naszej społeczności, a następny film pojawi się już jutro w południe na kanale Dareku. A, no i w odpoczynku od rozwiązywania problemów na Emberwood może przydałoby się także złoić tyłek kilku bossom, jak za starych, dobrych czasów.